Dzień dobry. Ta nasza liga jest taka zabawna, śmieszna, ale przez to interesująca, pasjonująca, że można przez 3 miesiące lawirować tak gdzieś tam na miejscu 14, 13, 12, 15. Raptem wygrać 2 mecze, co się Jagiellonii nie przypomnę. W poprzednich 2 tygodniach udało dopiero po raz pierwszy w tym sezonie 2 mecze z rzędu wygrać i raptem jesteśmy na miejscu 8, już niezagrożonym spadkiem. To nie jest jeszcze ten taki też teoretyczne, to nie jest to teoretyczne utrzymanie, bo mamy nad Śląskiem w strefie spadkowej na miejscu 16, 8 punktów przewagi i 4 mecze do końca, więc teoretycznie Śląsk może nas jeszcze dogonić, przegonić, ale też inne drużyny są z tyłu, więc Jagiellonia faktycznie już jest bardzo, bardzo bliska tego utrzymania, no i dzisiaj powinna postawić kropkę na D, bo wystarczy, że zremisuje, to już będzie niemal pewna, właściwie pewna, a jeśli wygra, no to już nie ma matematycznych szans drużyna z miejsca obecnie 16, żeby nas w tabeli wyprzedzić. Raptem okazało się, że Jagiellonia może grać w tym sezonie nawet o miejsce 6, 5, kto wie, no teoretycznie nawet 4, ale to oczywiście zostawmy, bo 4 miejsce w tabeli polskiej ekstraklasy oznacza w tym sezonie gra w europejskich pucharach. To w ogóle byłoby jakieś kuriozum, ale to raczej science fiction niż prawda boiskowa, prawda, naszej ekstraklasy. Sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy czeka, żeby ten mecz rozpocząć. Jagiellonia na żółto i czerwono, Śląsk na zielono, nasz bramkarz na czarno, ich na szaro. No i za chwilę składy, ale zanim to szybciutkie pozdrowienia. Najpierw do kolegi Darka, który jest wiernym słuchaczem naszych transmisji i dostał od swoich kolegów, którzy są na stadionie, specjalne dzisiaj zdjęcie, więc pana Darka pozdrawiamy, ale szczególnie to ja dzisiaj pozdrawiam, mogę powiedzieć, panią Ulę lub też Ulę, która dzisiaj ma swoje urodziny. Dużo zdrowia i sukcesów naukowych, Ula, i też mnóstwa sportowych wrażeń z racji tego, że Ula wyjeżdża jutro w dalszą podróż, to dzisiaj nie jest na stadionie. Może to i lepiej, bo słucha naszej transmisji, słucha życzeń urodzinowych. Jagiellonia i Śląsk zaczęły to spotkanie, więc pora na składy szybko. Na początek goście z Wrocławia. Trener Jacek Magiera wystawił następującą jedenastkę w bramce. Michał Szromnik. Trochę nietypowo dla nich grają trójką środkowych obrońców. Łukasz Bejger od prawej, Diogo Verdasca, Portugalczyk, i Daniel Gretardsson, Islandczyk. Potem na wahadłach są Patryk Szwedzik z prawej strony i Wiktor Garcia, Hiszpan, z lewej. W środku Michał Żuchowski i Czech Petr Schwarz, czyli Czarny Piotruś. Przed nimi Adrian Łyszczarz. No i na 2 ofensywnie ustawionych dzisiaj graczy postanowił zagrać trener drużyny z Wrocławia, Jacek Magiera. John Yeboah, Gańczyk z niemieckim paszportem, i Hiszpan Erik Exposito. Z nim jest ciekawa sprawa, bo on, jak tylko Magiera 2 czy 3 tygodnie temu przyszedł do Wrocławia, to został odstawiony od składu. Powiedział trener Magiera: Exposito jest za gruby i mnie nie obchodzi. Gdzie on teraz pójdzie, jak zbije tę wagę, ma wrócić za jakiś czas przygotowany fizycznie. No i wygląda na to, że on jest przygotowany fizycznie, ale na dodatek Exposito ma jeszcze ten problem, że on ma połamane palce w obu dłoniach, więc gra w takich opatrunkach, jakby w rękawiczkach białych na dłoniach lewej i prawej. Też widać, że może zrzucił wagę, ale też przy okazji urosły mu dłuższe włosy. Zwykle z takim wąsikiem biegał Erik Exposito. Dziś nie wiem, czy ma wąsik, ale na pewno ma dłuższe włosy niż kiedy go ostatnio w telewizji widziałem. Tak wygląda Śląsk Wrocław, natomiast Jagiellonia w składzie chyba identycznym niż jak w meczu z ostatnio wygranym z Wartą Poznań. W bramce Zlatan Alomerowicz, dalej w obronie Miłosz Matysik, Izrael Puerto i Michał Pazdan. A Izrael chyba wtedy pauzował, więc dzisiaj gra Izrael. Nie ma Mateusza Skrzypczaka, jest na ławce. Dalej mamy z prawej Przykryla, z lewej Bartłomieja Wdowika, w środku Nene i Aurelion Gujamba, Michał Saczek, przed nimi Jesus Simas i Mark Gual, nasza super dwójka strzelców. 14 goli przypomnę w tym sezonie. Mark Gual, samodzielny lider klasyfikacji strzelców, tuż za nim, jednego gola mniej, 13 zatem zdobył Jesus Simas. No i tak jak oni dwaj podkreślają zawsze, że obaj chcemy wygrać tę klasyfikację, nieważne ile będziemy mieli goli, ważne żebyśmy mieli tyle samo na koniec sezonu, chcemy zostać wspólnie królami strzelców, jesteśmy kolegami, jesteśmy przyjaciółmi, no i tak my też będą grać. A ja zapytałem Marka Guala, co będzie, jeśli na przykład w ostatnim meczu w Poznaniu z Lechem obaj będą mieli powiedzmy po 15, 16, wręcz 17 może, ale tyle samo goli i na przykład będzie rzut karny, który z nich podejdzie, albo czy Mark na przykład podejdzie. On mówi: nie, wtedy w tej sytuacji nie podejdzie żaden z nas, i taka jest boiskowa prawda. Ale wracamy już do tego, co w rzeczywistości się dzieje, a nie do tych różnych historii. Jagiellonia rusza ze środka, właśnie Mark Gual w roli rozgrywającego, piłkę na 16 metr do Imaza, ten do Saczka, Saczek do Guala, Gual, lewa noga, piłka trącona jeszcze przez obrońcę drużyny z Wrocławia, straciła impet, ale akcja Jagiellonii naprawdę bardzo fajna znowu. Taka, powiedziałbym teraz, typowa dla Jagiellonii, bo rozpoczęcie tej akcji
akcji z własnej połowy dalekim podaniem. Nene do Przykryla, Przykryl poszukał sobie Guala, Gual i Maza, ten kolegę Guala. Już Gual był w polu karnym, strzelił lewą nogą, tłok koło niego był, no więc tam rykoszet i bramkarz Michał Szromnik nie miał problemów z tym, żeby tę piłkę złapać. Mówiliśmy o sytuacji Jagiellonii, 8 w tabeli, 39 punktów, Śląsk 16, a więc to najwyższe, ale miejsce spadkowe, 31 oczek. No i trzeba jasno powiedzieć, że Jagiellonii tutaj już naprawdę niewiele grozi, natomiast Śląsk w przypadku porażki będzie bardzo, 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 że tak powiem, ugotowany w tej strefie spadkowej. Może mieć wielki problem, bo jeśli Zagłębie Lubin, które ma 4 punkty więcej, jest na miejscu 15, wygrałoby swój mecz, no to sytuacja byłaby nieciekawa dla Śląska, ale to ich problem. Jagiellonia znowu w ataku, tym razem podanie Przykryla w pole karne do Imaza na 11 metr. Słyszą Państwo oczywiście brawa kibiców. Jagiellonia próbuje od początku tutaj zaatakować Śląsk, chociaż my spodziewamy się tego, że to Śląsk będzie, że tak powiem, atakował bardziej zdecydowanie, z większą fantazją i determinacją. Natomiast 2 minuty może takie było, a teraz już Jagiellonia w ataku. Kolejna piłka. Jest Staczy w środku. Do tyłu. Gual zablokowany. No i tutaj Jagiellonia naciska. Jagiellonia, kiedy złapała już ten luz, bo złapała go, jeszcze niedawno mieliśmy presję, jeszcze niedawno mieliśmy pętlę na szyi, albo taki, powiedzmy sobie, nóż na gardziołku. O! Czyżby tam, nie, myślałem, że będzie jakaś konsultacja, czyli karnego się nie należy Jagiellonii, karny się nie należy Jagiellonii za rękę w polu karnym, ale nie, tu sędzia pokazał, że na rękę, a tu chyba ten sprzęt nagłaśniający, te mikroporty, coś tam się zadziało i Paweł Raczkowski z Warszawy poprosił swojego asystenta, żeby ten poprawił. Wracam do poprzedniej myśli, Jagiellonia, kiedy złapała już ten luz, to zaczęła rzeczywiście tutaj nas czarować dobrą grą, finezją i fajnymi akcjami. Właśnie teraz też ta akcja, po której zablokowany był znowu Gual, Saczek już troszkę tej Brazyliany, jakieś przepuszczanie piłki, granie piętkami. Znowu odbieramy piłkę przed stolem karnym rywalom. Tym razem Gual w pole karne szukał Przykryla, ale go nie znalazł, ale Jagiellonia zostaje na połowie rywali. Presuje, żeby tylko nie wyszła z tego kontra. Nie, znowu słyszą Państwo brawa. Każda właściwie teraz akcja, czy w ofensywie, czy w defensywie Jagiellonii, jest nagradzana przez kibiców brawami. Długo, długo żółto-czerwoni fani cierpieli męczarnie, byśmy powiedzieli, męki Tantala, a oglądając Jagiellonię, te niepewne wyniki, te ciągłe balansowanie nad strefą spadkową, ale teraz gra się poprawiła, pojawiła się radość w grze Jagiellonii, od razu kibice też się cieszą, a te brawa przed chwilą to za interwencję Michała Pazdana, który przerwał akcję Śląska-Wrocław. Zostali wrocławianie na naszej połowie, rozgrywa piłkę w środku boiska Petr Schwarz, w lewą stronę do Wiktora Garcia. Garcia do tyłu pewnie zaraz zagra do Gretarsona, Islandczyk do środka do Verdaski, tutaj Portugalczyk szuka znowu z lewej strony Gretarsona, Gretarson do przodu z pominięciem teraz Schwarza, piłka do Wiktora Garcia. Na prawą stronę zagrali rywale, teraz Łyszczarz, przed pole karne do Johna Yeboa, czy Johna Yeboy, tak trzeba powiedzieć. Prawa strona boiska, tym razem będzie dośrodkowanie, nie, zablokowane Patryka Szwedzika, zagrana piłka na środek naszej połowy, tam jest Łukasz Bejger do Szwedzika, wymiana podań, pokazuje się przed polem karnym Yeboa, Łyszczarz, Yeboa, zamknęli nas trochę teraz wrocławianie, Jagiellonia cofnięta, piłka w pole karne w kierunku Exposito, odbijamy to, zbiorą rywale, czy zabierze Michał Saczek piłkę Wiktorowi Garcia, nie zabiera i Śląsk cały czas operuje piłką na naszej połowie, Jagiellończycy teraz wyżej wychodzą z własnego pola karnego, a Śląsk cofnął grę na własną połowę do Diogo, nie pomyliłem się, nie Diego, a Diogo, pewnie nawet Diogo Verdaska. Portugalczyk w lewą stronę za chwilę do Islandczyka Daniela Gretarsona. Już Jagiellonia znowu wyżej wyszła, więc Śląsk z piłką przy nodze, ale właśnie pressing i podanie w kierunku Erika Exposito. Niecelne. No i spoglądam tak. Erik Exposito ma swój tradycyjny wąs i ma też jedną rękawicę. Gipsowy opatrunek na prawej dłoni, na lewej. Coś mi się tam pomyliło. W każdym razie ta prawa zagipsowana. No więc problem z palcem, tylko palcami, ale na jednej dłoni hiszpańskiego napastnika drużyny z Wrocławia, który tutaj gra w charakterystycznych różowych butkach. Jego kolega niedaleko, Adrian Łyszczarz, tuż za nim, takie jasno-czerwone. No ale zobaczymy, jak będą te buty pracować piłkarzem Śląska-Wrocław. Na razie Jagiellonia na środku. Gual był w środku, był na prawej, teraz jest na lewej stronie. Bardzo aktywny tutaj, jakieś takie ciekawe warianty taktyczne wymyślił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, który szuka albo znalazł miejsce Gualowi, albo szuka tych miejsc Gualowi po całym boisku. Teraz żółto-czerwoni rozgrywają akcję od środka. Bardzo fajna piłka właśnie od Aurelion Guyamby do Guala, ten w narożniku boiska, tam był obrońca drużyny z Wrocławia i chyba będzie out. Myślałem, że będzie rzut rożny dla Jagi, ale jest out. Rzuci piłkę Bartłomiej Wdowik do kogo? Tylko pokazał się Nene. 9 minuta gry rozpoczęta na stadionie w Białymstoku. Jagiellonia kontra Śląsk Wrocław 0-0. Bartłomiej Wdowik dostał piłkę od Nene, wycofał grę po linii bocznej lewej do
Pazdana, Pazdan na linię środkową do Puerto, Puerto do Matysika, ten do, w prawą stronę do Przykryla, Przykryl atakowany przez Wiktora Garcia, piłka do Matysika, ten do Ngujamby. No, Aurelion to piłki sobie nie daje odebrać, tutaj sędzia nawet niepotrzebnie gwizdał przewinienie, bo i tak utrzymała się Jagiellonia, choć piłka trafiła na naszą połowę do Izraela Puerto. Ten do Nene. Nene w kółku środkowym rozejrzał się, ale zagrał krótko do Ngujamby. Obaj lewonożni. Aurelion w prawą stronę do Przykryla. Teraz Jagiellonia buduje atak długi, pozycyjny na połowie i też na własnej połowie, na połowie Śląska. Śląsk teraz cofnięty na własną połowę. Piłka w pole karne, wybija ją Werdaska. Jest Bejger zablokowany. Piłka trafia do Saczka, nie, do Przykryla i będzie odbita piłka od pleców naszego zawodnika. Diogo Werdaska trafił piłką w plecy Tomasza Przykryla, piłka wyszła za boiska, zatem aut bramkowy dla Śląska Wrocław, a sędzia Paweł Raczkowski znowu pokazuje, że ma problem z jakimś tam sprzętem na lewym ramieniu, tym razem już nie do asystenta pobiegł, żeby to naprawił, a do Portugalczyka Diogo Werdaski. Michał Sztromnik zatem czeka z piłką w dłoniach na piątym metrze przed własną bramką, żeby rozpocząć grę wybiciem właśnie z tego piątego metra. Sztromnik, szary strój, jak mówiłem, bardzo dobrze widoczna jego kapitańska opaska na lewym ramieniu, pomarańczowa. No u nas oczywiście kapitanem jest dzisiaj znowu Jesús Simas, to dlatego, że Taras Romańczuk jest na ławce rezerwowych, jeszcze skutki urazu, czy zdolny do gry, czy nie, w każdym razie Taras na ławce jest bardzo ważną osobą także z powodu takiej mentalu, takiej psychologicznej gry, tego podbudowania właśnie psychologicznego białostockich piłkarzy. No i wreszcie sprzęt na ramieniu pana sędziego Pawła Raczkowskiego z Warszawy naprawiony. Sztromnik ustawił piłkę na piątym metrze, daleko lewą nogą na połowę Jagiellonii, na Exposito. Exposito starł się w powietrzu z Pazdanem, Pazdan sfaulował Hiszpana, przewrócił się Erik. No i rzut wolny dla Śląska Wrocław, no prawie na linii środkowej. Właśnie teraz zagrali na linię środkową gracze z Wrocławia. Do środka własnej obrony, do Werdaski. Werdaska w lewą stronę do Gretarsona, tutaj pokazuje się z lewej jeszcze bardziej. Garcia, do niego piłka, Wiktor Garcia w roli wahadłowego, gra do Gretarsona. Jagiellończycy znowu wyszli wyżej, podają piłkarze z Wrocławia, konkretnie Gretarson do własnego bramkarza. Ten przytrzymał piłkę nogą na 16 metrze, jeszcze ją dziubnął sobie do przodu za 16, znowu lewą nogą w kierunku Exposito. Exposito pilnowany przez Pazdana. Któż tam się jeszcze do tego podłączył? Łyszczarz walczy na środku boiska Aurelion Ngujamba z Michałem Żuchowskim. Utrzymał się wrocławianin przy piłce, podał do tyłu do Gretarsona. No taki mecz zrobił nam się takich trochę szachów. Raz jedni przy piłce, drudzy dość nisko bronią, to znowu drudzy przy piłce i ta druga drużyna nisko się broni. Znowu rywale podali do własnego bramkarza pod pressingiem Jagiellonii. Ten znowu w lewą stronę, teraz na głowę do naszego Michała Pazdana. Pazdan niestety do Bejgera, ale Bejger oddał piłkę na nogę Nene. Nene w aut. Rywale na naszej połowie, po prawej stronie boiska, 12 minuta gry, 0-0, dwie akcje groźne Jagiellonii, no na tyle groźne, że próbował tam strzelać dwa razy Gual, zablokowany dwukrotnie przez piłkarzy z Wrocławia w ich polu karnym i teraz znowu próbuje Śląsk atakiem pozycyjnym, no ale zagranie Michała Żuchowskiego w kierunku Johnego, Johna Jeboa na prawą stronę ich ataku, to wyszło bardzo niecelnie i piłka wyleciała daleko za linię końcową boiska, więc teraz nasz bramkarz w czarnym stroju Zlatan Alomerowicz ustawia sobie na piątym metrze, zwykle w ostatnich meczach pokazuje koledzy, wychodzimy, nie gramy tutaj krótkich piłek, a jak będzie teraz, na razie ma i Pazdana z lewej w polu karnym i Puerto z prawej, ale pokazuje zdecydowanie, poczekali troszkę piłkarze z rozegraniem, pokazał zdecydowanie machając dwoma rękoma do przodu. Panowie, wychodzimy na środek boiska i tam gramy, tam czekamy na piłkę i zobaczymy, co z tego wybicia wyjdzie. To już 13 minuta gry się rozpoczęła, albo dopiero 13. 0-0 Jagiellonia remisuje ze Śląskiem Wrocław. Oczywiście Śląsk tutaj potrzebuje tego zwycięstwa jak ryba wody. No i byłoby groźnie, gdyby piłka przeszła od Jeboacha do Exposito. Na szczęście nogę w odpowiednim momencie zostawił Puerto. Zagrał do Przykryla. Przykryl w pole karne do Imaza. Tutaj Imaz ze Sztromnikiem się pomylili. Jest Gual. Bramkarza nie ma w bramce, jest obrońca. Gual, Gual, Gual. Oj, jak on tego nie trafił. Nie mógł interweniować Werdasko. Werdaska we własnej bramce, Sztromnik wyszedł na szesnastkę i potem już nie wrócił do bramki i wystarczyło trafić w bramkę, byłby gol. Ale nie trafił w bramkę, Mark Gual trzyma się teraz za twarz. To niewiarygodne, ta bramka taka wielka, a on był na 18 metrze i przecież Werdaska nie mógłby łapać piłki w ręce, trzeba było dać tylko
On, no nie wiem, po ziemi przy słupku, próbował przy prawym słupku i nie trafił piłką w bramkę, a wystarczyło tę piłkę podnieść, nawet w środek, nie mógłby łapać przecież Werdaska tej piłki, no chyba, że chciałby zarobić czerwoną kartkę, to wtedy tak, ajajajajaj, jaka zmarnowana szansa w 13 minucie przez Guala, a to po błędzie piłkarzy z Wrocławia. Teraz oni w ataku. Dobry atak Exposito, ale się rozpędził Hiszpan, strzał z dystansu. No i miał problem, Zlatan na dwa tempa, ale złapał. Exposito w lewy róg bramki Jagiellonii z dystansu, lewą nogą pociągnął. Zlatan na dwa tempa, odbił do boku, żeby nie było rzutu rożnego. Jeszcze rzucił się na tę piłkę, takiego zająca zrobił za tą piłką, złapał i teraz dalekim wykopem na połowę przeciwnika. Tutaj walczy Przykryl z Wiktorem Garcją. Będzie out dla Śląska, bo mimo, że się przepychali, nikt piłki nie dotykał. Ostatecznie wyszła za linię autową na połowie rywali, na przedłużeniu linii 16 metra. Paweł Raczkowski uspokaja Tomasza Przykryla, który dyskutuje niepotrzebnie z asystentem, który pokazał aut dla Śląska. No nie jest to wielka strata, zostajemy na połowie rywali, możemy tę piłkę im zabrać, bo oni czasami popełniają właśnie głupie błędy, tak jak wcześniej ten Szromnik, który opuścił stanowisko pracy i musiał asekurować na linii Diogo Werdaska, ale nie trafił Gual w no idealnej sytuacji. Dla mnie to była 100% sytuacja. Nietrafiony strzał z około 18-20 metrów naszego super snajpera. Byłaby 15 bramka w sezonie, no ale cóż, zdarza się. Może będzie kolejnym razem. Gual pokazuje się znowu do środka. Często pokazuje się do rozgrania. Jest piłka na naszej połowie, to znowu na połowie Śląska. Przykryl do Matysika znowu na własną. Ten do tyłu bliżej własnego pola karnego znalazł Mizrela Puerto. Puerto ruch w prawo, ruch w lewo. Teraz w prawo podanie do Nguyamby. Orylion krótkie zagrania, wymiana podań z Puerto. Puerto do Izraela, do Nene, ten do Puerto, piłka w pole karne, Imaz! I cóż tam się wydarzyło? Nie ma gola Jesusa Imaza. Czy był tam spalony? Tego nie wiem. Piłka w pole karne, Jesus no tak nieczysto trafił w piłkę, chyba nie było spalonego i ta piłka obok prawego słupka bramki Śląska Wrocław, ona płakała wręcz, jakoś tak kozłowała i wykozłowała za linię końcową. Chyba jeszcze próbował głową tam ratować sytuację Daniel Gretarsson, ale on do tej piłki chyba nawet nie dotknął, nie dobiegł, bo inaczej byłby rzut rożny. Ona sama opuściła plac gry po nieczystym uderzeniu i Maza, który próbował lubować Szromnika. Jakoś dziwnie ten Szromnik dzisiaj w bramce Śląska się zachowuje. Wcześniej błąd, po którym gola powinien zdobyć Gual, teraz wyszedł niepewnie do strzału czy do przyjęcia piłki przez Imaza i blisko Jesus Imaz, a więc obaj Hiszpanie mieli swoje szanse. Lepszą wtedy miał Gual niż teraz Imaz. Imaz miał trudniejszą sytuację, ale to powinno być też trafione do sieci. No jeśli nie 2-0, no to 1-0 Jagiellonia w tym momencie powinna już prowadzić. 16 minuta gry, rozpocznie się 17 za chwilę i remis 0-0 w tym meczu, ale Jagiellonia ma swoje szanse. Gra znowu fajnie, gra znowu finezyjnie. Piłka w pole karne, nie dojdzie do Imaza od Nene. Tutaj Żuchowski, ale Nene zabiera piłkę Michałowi Żuchowskiemu. Oddaje do lewej strony do Wdowika, ten do środka do Nguyamby, Nguyamba do Saczka, Saczek bierze na plecy Szwarca, dwaj czescy piłkarze, Nguyamba do Noene, ten przed polem karnym na lewą nogę, strzał nie odda, ale zagrał do Wdowika. Wdowik złamał akcję na prawą, przed pole karne do Saczka, Saczek, Przykryl, Saczek, kombinujemy, rzut wolny, nie będzie, walka o piłkę trwa, teraz mogą wyjść rywale z kontratakiem, może być groźnie, trzeba to przerywać, Johnny Yeboah, jak wyrwie, to może być groźnie, ale zatrzymany Exposito w kole środkowym, drybluje Puerto, podał do Yeboah do przodu, gna z piłką, podał do Garcia, Wiktor Garcia, już z lewej strony pola karnego, zablokowane dośrodkowanie przez Miłosza Matysika, ale Śląsk pokazał, że potrafi ten kontratak wyprowadzić tak troszkę na raty, bo wyglądało to, że będzie groźniej, kiedy Exposito dostał piłkę na środkowej linii, ale w tym kole się zatrzymał, dobrze czekał, wyczekał, aż pokaże się ktoś do gry, do przodu, znaleźli się tam Yeboah i Garcia, skończyło się tylko na strachu i wybiciu piłki na rzut rożny przez naszego Miłosza Matysika, no więc rywale mają ten rzut rożny i po prawej ręce naszego bramkarza Zlatana Alomerowicza, zdaje się tam Adrian Łyszczarz piłkę ustawia, będzie wybijać piłkę dochodzącą do bramki Jagiellonii Białystok. 18 minuta meczu. Zobaczymy, jak wrocławianie radzą sobie ze stałymi fragmentami. Na bliższy słupek piłka wybita przez Saczka. Przejmie to Imaz głową do przodu, ale szybszy przy piłce był jeszcze tam gracz Śląska Wrocław, Wiktor Garcia. Chciał grać do przodu z powrotem pod nasze pole karne, ale przerwał tę akcję Mark Gual, który ruszał do kontry, a okazał się pierwszym obrońcą. Więc wrocławianie pozostają na połowie Jagiellonii. Wiktor Garcia, numer 23 na zielonej koszulce, jak mówiłem, wrocławianie w zupełnie zielonych strojach, koszulki, spodenki i getry zielone, no buty, jak wiadomo, każdy wybiera sobie ulubiony kolor
I tak też robią piłkarze z Wrocławia. Akcja Śląska przerwana przez Przykila. Piłka głową zagrana do środka. Na naszej połowie do Nene, do Gujamby, Orelion przez linię środkową do Guala. Gual tym razem jest już na prawym skrzydle, no ale zmarnował tę sytuację. Chciał szukać Wdowika po lewej stronie boiska, podał do przeciwnika. A więc wychodzą wrocławianie. Jest Szwedzik do Jeboa, Jeboa do Szwedzika. Prawa strona pola karnego Jagiellonii, ale zagrał troszeczkę za bardzo do tyłu. Szwedzik do Jeboacha. Ten w pole karne, główka Nene, wraca piłka do Gańczyka, z niemieckim paszportem zresztą, ten do Gretarsona, Gretarson ma obok siebie Żuchowskiego, Jagiellonia znowu teraz cofnięta pod własne pole karne, piłka w prawą stronę, tam jest, zdaje się, Bejger, do niego piłka, już jest na połowie Śląska piłka, Żuchowski znowu na połowie Jagiellonii, ale daleko, bardzo daleko od bramki drużyny z Białegostoku, prawe skrzydło cały czas, tam wymieniają podania piłkarze Śląska Wrocław, no ale nasi wysokio wyszli i zmusili graczy do Wrocławia do grania na własną połowę. Jest Bejger, jest z pominięciem Werdaski Gretarsson. Islandczyk tak patrzy, komu to podać do przodu, podaje do tyłu do Diego Werdaski. A Werdaska znowu do Gretarssona. Wymiana portugalsko-islandzka. Jeden z południa, drugi z północy, ale jak widać podania dobrze im dochodzą. Więc znowu grają między sobą. Podłączył się do tego Bejger z pominięciem Werdaski do Gretarssona. Jagiellończycy zdenerwowali się tym ciągłym graniem piłkarzy z Wrocławia i odebrali piłkę przeciwnikom na ich boisku. Faulowany był Gual, tak jest. Przy próbie kontrataku przez Diogo Werdaskę. Portugalczyk łapie się za głowę, trzyma się za twarz, że on to absolutnie nic. A trener, przepraszam, sędzia Paweł Raczkowski nie dyskutuje z Werdaską, tylko pokazuje mu żółtą kartkę, a jeszcze leżący na murawie, faulowany w tej sytuacji, Mark Gual pokazał, że to było takie wejście wyprostowaną nogą, że zasadniczo to było dość niebezpieczne i no może nie sugerował od razu pokazania żółtej kartki rywalowi, ale no w każdym razie żółtko należało się Portugalczykowi, a zatem w 20 minucie gry gracz drużyny z Wrocławia, mianowicie Werdaska i żółta kartka dla tego zawodnika. A ja tutaj dostałem SMS-a ciekawego od prezesa Ślepska Malow Suwałki Wojciecha Winnika. Może zaraz o tym SMS-ie opowiem po rzucie wolnym wykonanym przez Jagiellonię Białystok. To jest dokładnie połowa Śląska na przedłużeniu prawej linii pola karnego. Dla nas prawej, dla nich lewej. Dochodząca będzie piłka od Bartomeja Wdowika bądź Tomasza Przykryla. Wdowik. A jednak krótkie rozegranie i mas w pole karne do Przykryla. Przykryl ciasno tam, musi wyjść za szesnastkę. Z boku jeszcze jest Jeboa. No i tam Gańczyk te nogi ma bardzo sprytne i zabrał piłkę spod nóg naszemu zawodnikowi. No i rusza do przodu John Jeboa. Podaniem uwolnił się spod opieki trzech piłkarzy Jagiellonii. Łyszczarz z lewej strony, no ale odcięty od podania przez Michala Saczka. Jest tutaj Erik Exposito, minął dryblingiem Jeboacha. Ten troszkę jakby zmarnowany w tej sytuacji, zwątpiony. A Jagiellonia rozgrywa piłkę od nogi do nogi na połowie rywali. Prawe skrzydło, rusza Przykryl. Już narożnik pola karnego z prawej strony pola karnego. Jest piłka w szesnastkę. Wybijają to rywale, czy opanują piłkę? Opanowują, grają piłką na własnej połowie, więc ja tutaj pozwolę sobie tego SMS-a od prezesa Winnika przeczytać. Tak, słucham Cię w Radiu Białystok i się zastanawiam, czy umiesz szybko mówić i pisać SMS-y. No widzisz, Wojtku, nie muszę odpowiadać, że nie umiem tak szybko pisać SMS-ów, bo po prostu wystarczy, że przekażę Ci informację, że nie umiem. Także pozdrowienia także dla Suwałk i dla kibiców Jagiellonii Białystok, a niekoniecznie też Jagiellonii Białystok, w ogóle sympatyków sportu, którzy akurat lubią posłuchać sobie w piątkowe popołudnie naszego programu, zwłaszcza transmisji meczu Jagiellonia Białystok. Dziś akurat kontra Śląsk-Wrocław. Aurelion Gujamba na połowie rywali. Wymiana z Przykilem. Dobre podanie i zwrotne też. I Imas, i Nene. I wszystko idzie z pierwszej. Nene w lewą stronę do Pazdana. I znowu Brawka. No ale Pazdans nie popisał się podaniem w kierunku Marka Guala, który teraz pokazał się jako lewoskrzydłowy. 22 minuty za nami gry na stadionie przysłonecznej w Białymstoku. Jest słoneczna już teraz w mniejszym stopniu, tylko to drugie piętro przeciwległej trybuny oświetlone słońcem. Jeszcze tam kibice muszą mieć czapeczki na głowach z daszkiem albo robić daszek z dłoni, żeby coś na boisku zobaczyć. No pozostałe część boiska już jest w przyjemnym cieniu. Dzień nie był dzisiaj zbyt ciepły w Białymstoku, ale teraz jest bardzo fajnie, przyjemnie, nie wieje, więc te 10-12 stopni w słońcu, czy też kiedy powietrze trochę się nagrzało wiosenne, robią swoje. To nie jest już luty, to nie jest marzec, to już nawet nie kwiecień. No bo przecież mamy dzisiaj 5 maja.
Jagiellonia tego właśnie dnia gra mecz 31 kolejki. To jest rozpoczęcie 31 kolejki naszej Ekstraklasy. Jagiellonia Śląsk 20, za chwilę już 3 minuty gry za nami i remis 0-0. Dwie dobre, nawet bardzo dobre sytuacje mieli Jagiellończycy. Nie trafili w bramkę rywala. Najpierw Gual z pola karnego, a potem właśnie z pola karnego gdzieś z 7-8 metra Jesus Sima. Znowu Jagiellonia buduje atak pozycyjny na własnej połowie. Wyszli troszeczkę wyżej piłkarze z Wrocławia, próbują pressingu. My z tego pressingu potrafimy wyjść i tak się też dzieje, no ale znowu cofamy grę pod własne pole karne. Ruszył do przodu Israel Puerto. Ruszył bardzo dynamicznie, podał do przodu na linię środkową do Guyamby, Guyamba do Nene. Nene atakowany przez Exposito, wyszło podanie do Matysika, Matysik Guyamby, pokazuje Aurelion, panowie pokażcie się do gry. No potrafi ten Aurelion bez patrzenia na piłkę, tak właśnie no look pass bardzo często. Też ciężko takiego zawodnika zablokować, bo nie wiadomo gdzie on tę piłkę chce zagrać, nie patrząc na nią zupełnie, kontroluje nad nią w pełni. Jest piłka pod polem karnym Śląska, Gual w lewą stronę do Wdowika, Wdowik 16, a tutaj Diogo Verdasca padając wybił piłkę na rzut rożny. No i mamy w 20, w tej chwili 5 już minucie gry. Pierwszej połowy meczu Śląsk z Jagiellonią gra w Białymstoku, a kibice Jagiellonii krzyczą ruk, 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 gol, gol, gol. Po woli też wchodzą na sektor kibiców gości fani Śląska. Na początku było 7, teraz może jest 30, a piłka będzie z prawej strony bramki drużyny z Wrocławia. Wdowik, piłka odchodząca od bramki, skacze Pazdan, nie trafia w piłkę, jest Nene na prawą nogę, więc nie uderzy. Wycofał grę na własną połowę do ustawionego 40 metrów przed własną bramką Zlatana Alomerowicza. Zlatan nie może tutaj piłki stracić, bo pusta bramka i nie zdąży wrócić. Zagrał w 16 rywali, tutaj Wiktor Garcia z pierwszej do Petra Schwarza. Schwarz atakowany przez Nguyamba i piłkę zabiera Aurelion. Podaje do Guala, Gual przed polem karnym. Nie bardzo jest tak strzelić, a jednak uderzył lewą nogą obok lewego słupka bramki rywali, ale dobre 3-4 metry. Tam Szromnik nie miałby problemu ze złapaniem tej piłki, gdyby to było w światło bramki. Tak się jednak nie stało. I w związku z tym mamy wznowienie gry od bramki Śląska Wrocław, tak zwany aut bramkowy. No i Jagiellończycy będą znowu czekać na rozwój sytuacji. Zobaczymy, kto tę piłkę zagra i zasadniczo też do kogo. No kto to wiemy, Michał Szromnik, tylko do kogo. Obie drużyny skupione przy linii środkowej. Taki tłoczek tam się zrobił delikatny. Piłka na głowę Exposito, ale nie trafił nią za bardzo. Leży Jeboa, pokazują gracze z Wrocławia, że był faul. No i sędzia jakby troszkę na krzyk reaguje teraz piłkarzy Śląska. I ten rzut wolny przyznaje drużynie z Wrocławia. Michał Pazdan tam walczył z Jobachem. No, przewrócił się Gańczyk z niemieckim paszportem na plac gry. No i sędzia pokazał, że należy się rzut wolny drużynie z Wrocławia. Czy to groźna sytuacja? Wydaje się, że nie bardzo, bo do bramki Zlatana Alomerowicza jest ze 30 metrów. To 30 to najmniej, może i 35. No a też jest to za światłem bramki, za prawym słupkiem bramki Jagiellonii Białystok, tak bliżej tej linii bocznej pola karnego, na przedłużeniu tej linii. Dwóch graczy Śląska, więc tutaj na strzał nam się nie zanosi. Chyba Adrian Łyszczarz ani Wiktor Garcia nie będą uderzać. Podnosi obie ręce Łyszczarz, do piłki ruszył Garcia. Ostatecznie miękko w pole karne rzuca Łyszczarz. Piłka w 16, wybijemy to chyba. Gracze z Wrocławia pokazują, że było zagranie ręką naszego zawodnika, to tam Exposito, ale sędzia na razie przynajmniej nie reaguje. Jak nie dostanie jakiegoś sygnału z VAR, no to nie będzie karnego, a też nie biegają za sędzią piłkarze z Wrocławia, nie krzyczą jakoś tam bardzo nerwowo, że im się karny należy. Teraz dopiero sędzia rzeczywiście pokazuje, zatrzymajmy grę, no i co? I może być rzeczywiście rzut karny dla Śląska Wrocław. Na razie sędzia pokazuje, żeby aut, nie, pokazuje chyba nie, jednak żeby... No nie, zobaczymy. Pokazuje, żeby Michał Pazdan tej gry nie wznawiał rzutem z autu. Jakiś taki gest, że ktoś tam mógł dotykać piłki przed ramieniem, czy ramieniem bardziej, ramieniem, że mogła się odbić za nisko od barku i jeśli tak się stanie, no to za chwilę rzut karny będzie miał Śląsk Wrocław, bo to jest właśnie w tej chwili sprawdzane na wideo weryfikacji. Troszkę to niepokoi, 28 minuta meczu. Sędzia pokazuje właśnie, w które miejsce ewentualnie piłka mogła dotknąć zawodnika z Białegostoku. Cały czas jest pokazywany tutaj bark, troszkę poniżej barku po prawej stronie. No więc ostatecznie nie wiem, czy sędzia Raczkowski nie będzie sam tego oglądał, no bo to już jest do interpretacji, czy to była
ręka, czy to był bark jeszcze? No w każdym razie nie ma karnego, nic nie ma, sędzia nie będzie podchodził i dostaje sędzia Roskowski z Warszawy. Brawko, dobrze, że to tak się właśnie wyjaśniło. Piłkarze z Wrocławia nie mają co mieć pretensji, po to jest wideoweryfikacja, żeby właśnie wszystko potem sobie ładnie obejrzeć, kiedy sędzia czegoś nie zauważy. A w tej chwili w walce o górną piłkę zderzyli się nasz Nenę i ich zawodnik, a tym zawodnikiem był bodajże Petr Schwarz, jeśli dobrze widzę. Leży i cierpi czeski pomocnik drużyny z Wrocławia, ale już się wszystko pięknie nam tutaj uspokoiło. Już gracze obu drużyny i nasz Nenę, i ich czarny Piotruś, czyli Petr Schwarz, wstali na murawę. Już nie leżą, nie było zderzenia groźnego, więcej chyba strachu i trochę tych takich piłkarskich, niepotrzebnych czasami krzyków. No to, co troszkę i nie tylko mnie denerwuje w piłce nożnej, to to, że piłkarze wyglądają na ludzi takich, powiedzielibyśmy, szklanych, bardzo miękkich. Kiedy w boksie, w piłce ręcznej, w koszykówce, no w siatkówce nikt się nie dotyka po dwóch stronach siatki, ale w koszykówce tej walki jest mnóstwo, a w piłce ręcznej to już w ogóle. To gdyby tam tak za każdym razem piłkarze ręczni, że tak powiem, leżeli na boisku i płakali, jak to ich bardzo boli, to byłoby chyba mecz trzeba było przerywać co 10 sekund. A piłkarze jakoś tak tego, a za chwilę nic się nie dzieje i grają dalej. Śląsk na naszej połowie, piłka w kierunku Johnego Jeboacha, ale on akurat nie wystartował, nie wierzył w możliwość dobiegnięcia do tej piłki, więc złapał to na 16 metrze, no ale złapał nogą, tak w cudzysłowie złapał. Alomerowicz podał do Matysika, ten do Szykrila, no i to spotkanie takie, początek bardzo fajny w wykonaniu Jagiellonii, dwie groźne sytuacje, Hiszpanie Gual i Imas nie trafiali, teraz jakoś ta gra się tak uspokoiła, Śląsk jakby bał się otworzyć bardziej, widzi, że Jagiellonia kontry może wyprowadzić bardzo groźne, Jagiellończycy też nie pozwalają Śląskowi na zrobienie czegokolwiek groźnego na naszej połowie, w naszym polu karnym, no i tak troszkę nam stagnacja taka się zrobiła na boisku, no teraz Jagiellonia znowu próbuje atakiem pozytywnym na połowie rywali, jest środek boiska, Anguyamba do Nene, Nene w szesnastkę do Wdowika, Wdowik głową piłkę zatrzymuje, ale za mocno. Sędzia, asystent pokazuje, że Wdowik był na spalonym. Gra przerwana, 30 minuta meczu. Jagiellonia, Białystok, Śląsk, Wrocław ciągle 0-0. I jak mówię, troszkę straciło to widowisko na atrakcyjności w porównaniu z pierwszymi, no tak powiedzmy 10, 15 minutami. Jakoś tak nie bardzo pojmuje, o co chodzi drużynie z Wrocławia. No oni na remisie, na remisach to w Ekstraklasie się nie utrzymają. Też z drugiej strony dopiero 30 minut gry za nami, czyli tak naprawdę bita godzina gry, a nawet jeszcze będzie i więcej tej gry na stadionie w Białymstoku, bo przecież sędzia coś się doliczy. Siłą rzeczy wrocławianie jeszcze się za bardzo nie otwierają. Im bliżej końca meczu, tym będzie dla nich pewnie sytuacja o tyle trudna, że będą musieli ruszyć ostro do przodu. Czy tak rzeczywiście będzie, zobaczymy. Na razie są znowu na naszej połowie i ten Eric Exposito, wysoki facet, silnie zbudowany, ale technicznie też dobry. No akurat teraz podanie mu nie wyszło, bo trafiło w ręce naszego Zlatana Alomerowicza, a zatem akcja śląska przerwana przez nich samych podaniem do naszego bramkarza. 30 ponad minut gry na stadionie w Białymstoku. Jagiellonia teraz rozgrywa we własnym polu karnym. Troszkę niebezpiecznie te podania idą, ale ostatecznie Exposito nie doszedł do piłki w naszym polu karnym. Puerto i Jagiellończycy próbują przez środek, ale niedokładne podanie Matysika do Nene. Przejął to John Yeboah. Gańczyk do Łyszczarza. Łyszczarz w lewą stronę do Garcia. Garcia trafił w plecy Tomasza Przykryla albo w nogę i rzut rożny. O tak to z niedobrego podania. Wydawało się, kiedy mamy już kontrolę nad tą akcją, kiedy wychodzimy spod pressingu, jedno złe podanie i zamiast gra do przodu pod pole karne rywali, w pole karne rywali, no to akurat odwrotnie, 180 stopni i gramy w nasze pole karne. Śląsk Wrocław atakuje, z tego wyszedł rzut rożny dla drużyny Jacka Magiery. Piłka będzie zagrywana z prawej strony bramki Jagiellonii Białystok. Jest Łyszczarz, więc znowu będzie dochodząca, chyba że krótkie rozegranie z Johnem Yeboahem. Tak jest, właśnie do Gańczyka piłka. Ten drybluje, przy nim Michał Saczek. Yeboah nawinął Saczka, zagrał do Łyszczarza. Łyszczarz będzie uderzał bezpośrednio. No chciał takim strzałem technicznym a la Nene, bym powiedział, tylko że on prawą nogą takim zawijaskiem zmieścić piłkę w sieci bramki Jagiellonii Białystok. To się okazało, że ten strzał może byłby celny, ale jak pokazał przed chwilą sędzia, piłka otarła się od piętę gracza Jagiellonii Białystok, stąd jest rzut rożny. No to ciekawe, jaki byłby ten strzał, gdyby ten rykoszet mógłby być groźny faktycznie. Więc rywale mają rzut rożny z drugiej strony boiska. Teraz po lewej ręce Zlatana Alomerowicza. Tam Hiszpan
Garcia do Jeboacha znowu, ten w pole karne, zagrywają, piłkę wybijamy, ale jest tylko Jesus Simas, który naciska Łyszczarza, ten z linii środkowej do własnego bramkarza, Michał Szromnik wyszedł daleko za bramkę, lewą nogą tradycyjnie, tym razem w swoją lewą stronę, tutaj walczy Exposito z Matysikiem, jeszcze asekurował tę sytuację Wdowik, który znalazł się z prawej strony obrony, do bramkarza, oj, pomylił się Michał Saczek po podaniu Guala, Jagiellonia znowu zamiast wyjść z akcją, to musi się bronić, ale rywale też mają problem. Patryk Szwedzik z prawej strony pola karnego do John'ego Jeboacha, ten do Garcia. Garcia, lewa noga, może być groźnie. Strzał nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. No a teraz już wszyscy kibice Śląska Wrocław, tak myślę, w liczbie około 100, może 150 zameldowali się na sektorze jagiellońskiego stadionu, sektorze gości i zakrzyczeli. Jesteśmy zawsze tam, gdzie Śląsk Wrocław gra, czy coś podobnego. No i zagrzewają swoją drużynę do walki, zagrzewają do tego, żeby wygrała ten mecz, bo bardzo, bardzo potrzebują wygrane w Białymstoku piłkarze Śląska Wrocław, żeby zwiększyć swoje szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Przypomnę, to jest czwarta od końca kolejka i Śląsk na dzień dzisiejszy ma 4 punkty straty do bezpiecznego Zagłębia Lubin, bezpiecznego, które jest na miejscu 15, Śląsk 16, praktycznie i teoretycznie zdegradowana już Miedź Legnica i też bardzo trudna, właściwie krytyczna sytuacja Lechii Gdańsk, która ma już tylko teoretyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. No Śląsk ma tych szans trochę więcej, ale musi wygrywać. W związku z tym ja cały czas czekam, że Śląsk żywi, zaatakuje i też otworzy szansę na kontrataki Jagiellonii Białystok. Teraz Jaga na połowie rywali. Z prawej strony boiska, out na połowie Śląska. Mało ruchu z przodu w jagiellońskich szeregach. Pokazuje się to Gual, to Aurelion Nguyamba. Piłka do Guala. Gual wycofał to na linię środkową do Pazdana. Pazdan w lewą stronę do Nene. Nene ma tutaj Wdowika, wymiana podań na lewej stronie boiska. Wdowik naciskany przez Bejgera, zagrał przez linię środkową na własną połowę do Pazdana. Pazdan w prawą stronę do Miłosza Matysika. Miłosz atakowany, choć nieśmiało przez Exposito, podał do Puerto. Puerto zagrał w dziadka z Exposito, ale też z Miłoszem Matysikiem pobiegał Hiszpan, teraz znowu goni Matysik, piłka szczęśliwie trafia do Nene, nie do Dena, do Guala, Gual sam, oj, tutaj niepotrzebnie poszedł Gual w nogi Szromnika i teraz tak. I teraz przypomniała mi się pewna sytuacja sprzed kilku tygodni. Otóż mam takiego sympatycznego kolegę Artura Millera, który mówi tak. Skoro Gual jest już zawodnikiem Legii Warszawa, to możemy się założyć, nie będę zdradzał o co, ale to wiadomo o co Polacy się zakładają, że Gual nie zagra przeciwko Legii Warszawa. Z kartek wynika, że Gual musiałby dostać dzisiaj czerwoną, żeby nie zagrać za tydzień z Legią Warszawa, ale tutaj zapachniało mi w pewnym momencie takim wejściem ostrym, ale żeby sobie zrobić krzywdę bardziej. Oczywiście nie zakładam, że Gual jest masochistą, ale to wejście w Szromnika było zupełnie bez sensu. Potem leżał długo Gual, no ale widać już się pozbierał. No i teraz mam nadzieję tylko, że nie będzie takiej sytuacji. Już pal licho tę nagrodę, którą ewentualnie musiałbym sąsiadowi kupić. Natomiast no Gual już się pozbierał i Szromnik też się pozbierał. Za chwilę gramy dalej, 36. minuta meczu. No troszeczkę nam, jak mówię, od kilku minut to siadło to widowisko. Wracając do poprzedniej myśli, no nie, Mark rozpoczyna tutaj bieganie do bramkarza, więc chyba nic sobie złego nie zrobi. Na pewno niecelowo, żeby nie zagrać na Łazienkowskiej z Legią Warszawa. A swoją drogą jestem bardzo ciekawy występu Hiszpana właśnie tam. No i raczej chyba nie powinni kibice Legii Warszawa gwizdać na Guala, jeśli zagra, bo przecież było nie było od nowego sezonu, to będzie piłkarz warszawskiej Legii. Tak wszystko na to wskazuje, chyba że zdarzyłyby się jeszcze jakieś inne cudeńka. Jagiellonia odebrała piłkę Śląskowi na naszej połowie i gramy też na naszej, od środka Pazdan w lewo do Wdowika. Wdowik krosowe podanie, nie za bardzo wiedział do kogo, jakiś taki bez pomysłu. Piłkę zagrał Werdaska do własnego bramkarza, a właściwie nie tyle ją zagrał, co asekurował, żeby wpadła w ręce Szromnikowi. Kibice teraz zaczynają troszeczkę gwizdać, niezadowoleni z obrazu gry, tego co Jagiellonia prezentuje i tego co Śląsk prezentuje. Michał Szromnik z własnego pola karnego na naszą połowę, nie, piłka nawet nie dolatuje, tutaj przepuścił piłkę Wdowik, nie doskoczył do niej gracz Śląska Patryk Szwedzik. Aut dla Jagiellonii, no ale nie jest to dobre widowisko, takie jak Jagiellonia stworzyła z Wartą Poznań w ciągu 30 minut. Przypomnę, tam po pół godziny było 3-0 dla Jagiellonii Białystok, tutaj mamy 37 minutę.
faul na Wdowiku na naszej połowie. Już za chwilę rozpocznie się 38 w tym momencie. I Jagiellonia remisuje ze Śląskiem Wrocław 0-0. A przecież Śląsk Wrocław to drużyna teoretycznie słabsza od Warty Poznań. Co ciekawe, i Warta Poznań, i Śląsk Wrocław grała, Warta gra dzisiaj Śląsk w identycznych koszulkach, spodenkach i getrach. Takie same odcienie zieleni. Być może u jednego dostawcy zamówili piłkarze i z Wrocławia, i z Poznania te stroje. Jagiellonia teraz ruszyła przez środek. Pokazał się do gry Imaz, do Guala. Hiszpanie między sobą, Gual rusza do przodu. Dribbling, podanie do Imaza, niedokładne. No ale też Śląsk bardzo dzielnie się broni. Teraz nie przerwaliśmy akcji na ich połowie. Ruszyli dwaj ofensywni gracze Śląska. Exposito i Jeboa. Exposito i Jeboa, dobra interwencja. Znakomita wręcz przed polem karnym Matysika, bo już na klepę tam ruszył z Jeboachem. Exposito, ty do mnie, ja do ciebie, ale doskonale w tej chwili załatał tam dziurę przed własnym polem karnym Miłosz Matysik. On teraz dostał piłkę od Puerto. 39. minuta meczu rozpoczęła się w tym momencie. Jagiellonia na połowie rywali. Piłka dla Jagiellonii zdecydowanie. Tutaj asystent trenera Jacka Magiery pokazuje aut dla Śląska, ale to nie ma szans powodzenia. Gual piłkę przepuścił między nogami. Wytrącił to Wiktor Garcia za boisko. Na połowie boiska, konkretnie po prawej stronie, Matysik z autu do Nene. Ten na środku naszej połowy. Krótkie zagranie przez linię środkową do Imaza. Imaz do Wdowika. Wdowik znowu na linię środkową do Imaza. No często nasi ofensywni gracze zmieniają miejsca na boisku. Teraz bardzo fajne podanie od Imaza do Guala na prawą stronę pola karnego. Więc Gual jest wszędzie na tym boisku, i z lewej, i z prawej, i w środku. Teraz podaje do Nene niedokładnie. Oj, 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 oj. Żuchowski skasował w walce o piłkę Nene. Nene był szybszy. No wydawało się, że trącił piłkę Michał Żuchowski ze Śląska, ale przy okazji też brzydko skasował naszego Portugalczyka Nene. Oczywiście przewracał się tam szybko i bardzo energicznie na boisku Nene. Pokazywał, że nogę mu urwało, ale jak tylko sędzia pokazał żółtą kartkę graczowi Śląska Wrocław, Nene błyskawicznie ozdrowiał. To jest naprawdę, powiedziałbym, cud w Białymstoku. Jeszcze przed chwilą wydawało się, że będzie leżał pół godziny Nene i sprawdzał, czy kości nie gruchotane, a jak tylko żółtko w dłoni sędziego Raskowskiego z Warszawy w kierunku gracza Śląska Wrocław, natychmiast ozdrowieńcze działanie na Portugalczyka było. 40 minuta gry, rzut wolny na wprost bramki Śląska Wrocław, no tak powiedziałbym, na wprost lewego słupka bramki Michała Szałnika. No to jest daleko, to jest bardzo daleko do bramki Śląska, ale ja nie byłbym pewny, nawet nie postawiłbym żadnych pieniędzy na to, że Nene nie będzie uderzał bezpośrednio. Ten facet naprawdę ma taki młotek, przy tym taką technikę w lewej nodze, że on naprawdę może z tej odległości bramkę zdobyć. To mniej więcej, no troszkę bliżej było, w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy trafił Nene z około 35 metrów. No czy teraz zaryzykuje? Nie. Tutaj inne rozegranie, piłka w pole karne, a i nic z tego nie wyszło. Jeszcze próbujemy, jeszcze jest Ngujamba, ale znowu nie możemy powstrzymać Exposito. Przerwaliśmy tę akcję faulem. A i głupie to było rozegranie, niefajne, rzutu wolnego przez Jagiellonię Białystok, za dużo kombinacji. Wydawało się, że tam może jednak Gual to próbować, nie Gual, a Nene bezpośrednio uderzać. Tymczasem rywale pod naszym polem karnym, ale Pazdan już naciska Patryka Szwedzika. Piłka w pole karne drużyny z Białegostoku do rąk Zlatana Alemerowicza. I Zlatan piłkę potoczył po murawie do Czecha Michala Saczka, ten do tyłu do swego rodaka Tomasza Przykryla. Przykryl naciskany przez Łyszczarza do tyłu do Matysika. Matysik we własne pole karne do Puerto. Puerto w szerz pola karnego do Pazdana w lewą stronę, a zatem jeszcze 4 minuty gry. Przed nami w pierwszej połowie w czasie doliczonym. Nie wydaje mi się, żeby, przepraszam, w czasie podstawowym, nie wydaje mi się, żeby sędzia coś doliczył, albo przynajmniej minutę. Tam była krótka przerwa na sprawdzanie, czy nie należy się rzut karny, ewentualnie po domniemanej ręce jednego z graczy Jagiellonii Śląskowi Wrocław, ale nie. Natomiast no, przerwa trwała rzeczywiście kilkadziesiąt sekund, więc może minutę, no, góra dwie do pierwszej połowy sędzia doliczy, ale bardziej wydaje mi się minutę. Jagiellonia znowu w ofensywie. Teraz piłka do Przykryla od Puerto. Ostry kąt. Nie ma jak uderzyć. Do Imaza. Imaz! Jak Szromnik to obronił. No ale gdyby nawet i nie obronił. A to odbił to Werdaska. Ale i tak był spalony. No trwamy cały czas w tym takim teraz systemie, że pozwalamy grać piłkarzom do zakończenia akcji. I gdyby nawet Imaz zdobył gola, to znaczy zdobył, gdyby piłką trafił do sieci, to i tak nic by z tego nie było, bo sędzia pokazał, że przy podaniu Puerto wcześniej, dobre 30 sekund wcześniej, no może 20, a może 15, na spalonym był Przykryl, tylko że pozwolił sędzia główny za zgodą asystenta swego doprowadzić tę akcję do finału. No, szczęśliwego dla Śląska Wrocław, bo gola jednak nie było. Sędzia pokazuje rzut wolny pośredni, a więc tam był spalony. Szromnik wybija piłkę z własnego pola karnego, lewą nogą w lewą stronę. Tutaj Ngujamba wygrywa główkę z
Exposito. Oj, może teraz być groźnie, jak Pazdan nie zainterweniuje. Źle. Pazdan popełnia błąd, a John Yeboah zdobywa bramkę. Ejejejejej, przegrywamy w 43 minucie gry, z niczego gola traci Jagiellonia Białystok. Jak mówiłem, że jak pomyli się Pazdan, to będzie groźnie. No i pomylił się. Raz, że dopuścili do tego wybicia piłki do Yeboaha, ale to wydawało się, że nie będzie nic groźnego, dlatego że wzięli w kleszcze Puerto i Pazdan Yeboaha. Zagrał głową Pazdan do bramkarza, chciał zagrać, ale nieczysto trafił w piłkę, ta spadła na nogę Yeboahowi i w 43 minucie Śląsk dopiął swego, nie rzucając zbytnio tutaj wielkich sił do przodu. John Yeboah zdobywa bramkę. 43 minuta meczu. Śląsk prowadzi w Białymstoku z Jagiellonią 1-0 i będą ustawiali jakieś tutaj kołyskę piłkarze wrocławskiego Śląska. No sędzia doliczy oczywiście i za to też troszeczkę minut. Nie wiem, komu tam się dziecko urodziło z Wrocławia, w każdym razie kibice gwizdzą, kołyska się nie podoba, ale to nie ma co się nie podobać. No, fatalny błąd Michała Pazdana w tej sytuacji, po prostu nie wiem, co on tutaj chciał zaprezentować. Troszkę nie podoba mi się dzisiaj akurat gra Jagiellonii. Wydaje się sytuacja wyjaśniona, w sensie takim, że mamy ten spokój, nie mamy tej presji. Śląsk właściwie nic wielkiego nie gra i jeszcze dajemy im taki prezent. Nie będę niczego sugerował, ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Krótko mówiąc, nie tak to powinno wyglądać. Zakładam, że Jagiellonia pozbiera się z tego troszeczkę takiego marazmu, który zapanował w drużynie z Białegostoku. Gdzieś od 10-15 minuty nic tam te akcje nie wychodzą. No może to kwestia tego, że Śląsk dobrze zorganizowany jest w grze defensywnej. W każdym razie przegrywamy w tym meczu 0-1 i oby nie było zaraz kolejnego błędu, a jest. Nene traci piłkę na środku boiska po niedobrym podaniu. Jest Schwarz. No i źle, źle wygląda Jagiellonia. Teraz bardzo proste błędy naszej drużyny. Troszeczkę jakby ten mecz tracił, jakby Jagiellonia traciła nad nim kontrolę. Śląsk, jak mówię, nie robi tutaj nic wielkiego. Zastanawiałem się, kiedy oni bardziej zdecydowanie ruszą do ataków, ale nie ruszają do tych ataków, ale Jagiellonia sama te sytuacje prokuruje. Czy to we własnym polu karnym, jak w 43 minucie, kiedy gola strzelił John Yeboah po arcydużym błędzie Michała Pazdana, czy też teraz znowu źle rozgrywamy piłkę na własnej połowie. Niedobre podanie do Nene. Nene walczył, sfaulował tam Łyszczarza. No i mają piłkarze z Wrocławia teraz rzut wolny. Jeszcze tego by brakowało, żeby na koniec pierwszej połowy wbili nam drugą bramkę. No ale nie kraczmy. Jagiellończycy w defensywie. Garcia piłkę posyła w pole karne. Pazdan głową. Teraz dobrze o tyle, że na rzut rożny. Za 20 sekund skończy się pierwsza połowa meczu. Więc zakładam, że sędzia doliczy i z 2 minuty, bo po tym golu ucieszyli się piłkarze z Wrocławia. Z mego punktu widzenia ciut za długo. A Śląsk kompletnie nie spieszy się teraz w sytuacji, kiedy prowadzi 1-0. No to najpierw Łyszczarz do narożnika idzie. Potem Garcia. Potem spotkali się przy linii bocznej. Tak, 2 minuty doliczone do pierwszej połowy gry. No więc ostatecznie naradzili się Łyszczarz z Garcją, że to Hiszpan będzie piłkę wybijać z narożnika boiska z rzutu rożnego. To po lewej ręce Zlatana Alomerowicza. I źle, źle wygląda gra Jagiellonii Białystok od 10, może 15 minuty. A Śląsk czekał na swoją szansę i doczekał się, a za chwilę może być jeszcze gorzej. Jest, co tam jest? Rzut wolny dla Jagiellonii Białystok po falu gracza Śląska Wrocław. A zatem około 120 sekund do zakończenia pierwszej połowy czasu podstawowego i doliczonego. Przegrywamy od 43 minuty ze Śląskiem Wrocław po błędzie Michała Pazdana i golu John'ego Yeboaha. No i nie rozpoczynamy tej akcji. Nie wiem, na co czekam. Zlatan Alomerowicz teraz patrzę. Mam wrażenie, że Zlatan boi się, że jak wznowi grę za szybko, to Jagiellończycy jeszcze stracą tę piłkę i jeszcze będzie groźnie. Pokazuje Raczkowski, sędzia z Warszawy, żeby wreszcie zaczął grać. Zlatan zaczął we własnym polu karnym do Puerto. Puerto do Matysika, ten do przykryla. Ten znowu we własne pole karne do Puerto. Bawimy się może i niepotrzebnie. Piłka do Pazdana, przy nim Yeboah. Drże trochę w tej sytuacji. W lewo do Wdowika. Wdowik znowu we własne pole karne. Nie wiem, co my gramy. Do własnego bramkarza. Zlatan. A rywale atakują nas w naszym polu karnym. Za 16 Zlatan do Matysika. Ten do przykryla. Ten do Gujamby. Gujamba. Błąd. Podaje do Exposito. Piłka z lewej strony pola karnego. Łapie piłkę w ręce Zlatan Alomerowicz. Co my gramy? To jest trzeci błąd w ciągu minuty, półtorej. Pierwszy skończył się golem dla drużyny z Wrocławia. Potem strata na środku, a teraz strata przy własnym polu karnym. Podanie Aurelion Gujamby do Exposito. No całe szczęście, że Erik był na linii bocznej pola karnego, a nie przed bramką, bo byłoby groźnie, ale pogubili się, Jagiellończycy pogłupieli, mówiąc w cudzysłowie, na boisku piłkarze Adriana Siemieńca.
No i doczekajmy w spokoju do końca pierwszej połowy, bo nie zanosi się tutaj na nic dobrego do końca tej części meczu. Kolejne niedokładne podanie, tym razem Matysika do Schwarza i sędzia na szczęście skończył pierwszą połowę meczu, bo to mogło być jeszcze gorzej. Do przerwy Jagiellonia przegrywa ze Śląskiem Wrocław 0-1. Początek bardzo obiecujący. Dwie groźne sytuacje, dwa strzały niecelne Guala i Maza. Potem Jagiellonia zupełnie straciła pomysł na grę. Śląsk właściwie nie robiąc niczego zdobył gola po wybiciu od własnej bramki przez Michała Szromnika. Błąd Michała Pazdana. Zamiast piłkę skierować głową do rąk Zlatana Lemorowicza, podał na nogę do John'ego Jeboacha, a ten strzelił z bliska na 1-0 za Śląska. Po przerwie, mam nadzieję, będzie lepiej. Halo Studio. Witam po przerwie. Obie drużyny już na boisku. Śląsk dosłownie przed sekundą zameldował się na murawie Stadionu Przysłonecznej. Jagiellończycy wyszli troszeczkę wcześniej. No i trzeba powiedzieć, że kibice Jagiellonii przywitali drużynę brawami, żeby jej nie irytować, tylko żeby jeszcze tutaj, prawda, podbudować i za chwilę oba zespoły rozpoczną drugą część meczu. Sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy da znać do gry. Oba zespoły w tych samych składach co przed przerwą, a więc w bramce drużyny z Wrocławia Michał Szromnik, a dalej Łukasz Bejger, Diogo Verdaska, Daniel Gretardson, Patryk Szwedzik, Michał Żuchowski, Petr Schwarz, Wiktor Garcia, Adrian Łyszczarz, Eryk Exposito i zdobywca gola dla Śląska w 43 minucie John Yeboah. Jagiellonia w składzie Zlatan Lemorowicz, właśnie druga część się rozpoczęła. Miłosz Matysik, Izrael Puerto, Michał Pazdan, Tomasz Przykil, Nene, Orleon Gujamba, Bartłomiej Wdowik, Michal Saczek, Mark Gual i Jesus Simas. Jagiellonia na połowie rywali, traci piłkę, ale faulowany jest gracz drużyny z Białegostoku, Orleon Gujamba. Zobaczymy, jak Jagiellonia odnajdzie się po tej przerwie 15-minutowej. Tam podejrzewam w szatni musiało paść troszeczkę przykrych słów od trenera, dlatego że Jagiellonia od mniej więcej 10, może nie, ale 15-20 minuty wyraźnie straciła impet, straciła pomysł na grę. A jeszcze te proste błędy w końcówce, najpierw zakończony golem Jeboacha, potem jeszcze dwie straty głupie Jagiellonii, więc dobrze, że sędzia skończył mecz w pierwszej połowie. Teraz w drugiej, mam nadzieję, Jagiellonia będzie odnowiona. Rzut wolny dla drużyny z Białegostoku. Jest Nene, który będzie piłkę dośrodkowywał z bocznej linii boiska. Dla nas to prawa linia ataku, lewa noga, więc piłka dochodząca do bramki. Piłka w szesnastkę, Pazdan głową, ale on wybił piłkę z pola karnego. Zapomniał, że to już nie ta połowa boiska, nie ta połowa też meczu. On powinien takie piłki wybijać w pierwszej połowie z pola karnego, a nie teraz. Jagiellonia znowu piłkę straciła i... Jacek przyniósł mi jakąś kartkę, jakieś tutaj znowu pozdrowienia, że słucha nas pan Wojtek Kirejczyk, który składa ci życzenia imieninowe. Moje imieniny były chyba 23 kwietnia, pana Wojciecha zresztą też, to ja też vice versa, ale zaraz powiemy co dalej. Tu Jacek napisał i informował, że od wczoraj Jaga ma nowego kibica, jego wnuka Franka. A no to Franka, chyba z tego wnioskuję, że dwudniowego Franka też szczególnie pozdrawiamy. Pewnie we Franku już płynie żółto-czerwona krew. Jagiellonia pod polem karnym rywali. Tutaj Łukasz Bejger wygrywa pojedynek z Gualem, ale naciska mark i Bejger myli się albo po prostu wybija piłkę na świętego spokoju w aut. Jesteśmy na połowie przeciwnika po prawej stronie ich pola karnego. Dla nas to lewa strona ataku. Będzie rzut rożny dla Jagiellonii. Tak jest. Wybija piłkę Patryk Szwedzik i żółto-czerwoni. A nie, nie wybija. Gual pokazuje, że jak to, panie sędzio, że powinien być rzut rożny, a tymczasem rzutu rożnego nie ma. No i rzutu rożnego nie ma. 48 minuta gry rozpoczyna się i Jagiellonia straciła szansę na akcję z rzutu rożnego, a Gual ciągle chodzi, dyskutują z trenerem Pawłem Raczkowskim z Warszawy, ale nic tu nie wskóra. Teraz coś jeszcze rozmawia sobie z Portugalczykiem Diogo Verdaską, a Michał Szromnik kradnie cenne sekundy dla Śląska. No do końca meczu oczywiście jeszcze bardzo daleko. Jeszcze nie da się tak do końca tutaj utrzymać w tym momencie tego korzystnego wyniku. Już nie można teraz tego bronić tak od 40 w tej chwili 8 minuty gry, ale Śląsk bardzo powoli reaguje, bardzo powoli. Każda akcja zwolniana. Nie będziemy się dziwić piłkarzom z Wrocławia. Gdyby nam zależało na czasie, gdybyśmy prowadzili 1-0, też byśmy to robili. Ale tym razem piłkę szybko zabieramy drużynie z Wrocławia na własnej połowie, na środku Nene do Matysika, Matysik w prawą stronę do Przykryla. Przykryl rusza przez linię środkową, podaje w kierunku Imaza. Imaz przegrywa pojedynek główkowy z Verdaską, ale Jagiellonia jeszcze pozostaje na połowie rywali i piłkę zbiera, konkretnie Nene. Podaje do Wdowika w lewą stronę. Wdowik łamie akcję do środka, do prawej, do Ngujamby. Ngujamba w lewo do Nene. Nene drybluje, faulowany, utrzymuje się przy piłce. Sędzia puszcza grę. Zderzyli się ze Szwedzikiem obaj nogami. No ale cóż z tego wyszło. Znowu piłka w pole karne i będzie rzut wolny dla Jagi. Sędzia pokazuje, było zagranie ręką
Petra Szwarca z Śląska Wrocław. Rzut wolny dla Jagiellonii Białystok około 40, może 45 metrów od bramki Michała Szromnika. No i jeszcze za światłem bramki, a więc dla lewonożnych zawodników będzie dobra okazja, żeby to dośrodkować. No i są lewonożni gracze tacy jak Nene i Bartłomiej Wdowik. Oni szykują się do rozpoczęcia gry rzutem wolnym, ale jest też prawonożny Michał Saczek. Dwuosobowy mur piłkarzy z Wrocławia, Adrian Łyszczarz w tym murze i John Jeboa. Bramkarz Szromnik skupiony w polu bramkowym. Pozostali piłkarze jednej i drugiej drużyny w okolicach 16 metra. Jest Nene, piłka w pole karne. Tam zamyka akcję Matysik. Ajajajajaj, nie trafił w piłkę, wybijają to wrocławianie. Wychodzimy z pola karnego z piłką, ale znowu ją tam wstrzeliwujemy. Jest Imas w lewą stronę do Wdowika. Wdowik w pole karne, wybija Werdaska na prawą stronę pola karnego. Szwedzik przegrywa główkę z Wdowikiem. Trafił Szwedzik piłką Imaza i będzie aut bramkowy. Tak jest, sędzia pokazuje, że piłkę ostatecznie dotykał po interwencji obrońcy Śląska gracz Jagiellonii. Stąd rzut, nie rzut wolny i nie rzut rożny, a aut bramkowy i piłka z 5 metra sprzed bramki Śląska Wrocław. Oczywiście Michał Szromnik, jako się rzekło wcześniej, nie spieszy się. Jemu się nigdzie nie spieszy. Raz piłkę ustawił, teraz ją podniósł, będzie drugi raz ustawiał. Sędzia kompletnie nie reaguje na te zdarzenia. Nie wiem, o co chodzi teraz Imazowi, pewnie chce pogonić troszeczkę do gry bramkarza Śląska Wrocław, a to trwa i trwa i trwa. No czekajmy, bo to jeszcze coś będziemy sprawdzać, a może rzut karny dla Jagiellonii raptem się okaże, bo sędzia nie pozwala rozgrywać akcji, ale teraz już rozwiał wszelkie wątpliwości, żadnych karnych nie będzie. Jest wznowienie gry od bramki Śląska Wrocław, no i Michał Szromnik wreszcie doczekał tego momentu i my wszyscy razem z nim, żeby piłka znalazła się w powietrzu, tak jak teraz na naszej połowie, a główkuje Pazdan na połowę rywali. Jest Werdaska, uciekła mu piłka za plecy. Gual przejmie to czy nie? Faulowany, tak jest, faul na Gualu. Walczył z dwoma zawodnikami Mark Gual, przewrócił się, pokazuje sędzia, że Szwarc powiesił się na Gualu, jakby był takim wieszakiem na marynarkę Mark Gual, a tą marynarką właśnie, czarną marynarką, ślubną marynarką Petr nomen omen Szwarc. I więc Jagiellonia ma rzut wolny kolejny, teraz troszkę bliżej niż poprzednio, chociaż może nie, bo wtedy było prawie na wprost, a teraz jest jeszcze po skosie od lewego słupka, więc znowu albo lewonożny Nene, piłka tak jakby odkręcana od bramki, albo dochodząca przez Michala Saczka, jeśli ten ją będzie za chwilę kopać, zobaczymy. I Nene, i Saczek, Nene, miękko w pole karne, ale to chyba prosto w ręce Szromnika, no nie, bardzo złe zagranie. Nene mija już ponad 6 minut gry po przerwie, rywale nie byli jeszcze w naszym polu karnym i oby za chwilę się nie znaleźli. Dobrze przerwał akcję Jeboacha i Exposito przykryl, podał na połowę rywali do Guala, Gual do Imaza, Imaz rozgrywa w lewą stronę do Wdowika, ten znowu do Imaza. Jesus w środku znalazł w kole środkowym Aurelion Nguyambe. Ten krótko do Nene, ale Śląsk głęboko cofnięty. No już wiadomo, co będzie Śląsk grał w tej drugiej połowie. Głęboka defensywa i próba szybkiego wyjścia z akcją kontrataku albo szybkiego przeniesienia gry od własnej bramki, kiedy tylko nadarzy się taka okazja. Jagiellonia buduje atak pozycyjny pod polem karnym rywali. W szesnastkę zagrał do przykryla Nene. Odbija to obrońca Śląska, jeszcze jest Łyszczarz. Matysik głową w prawą stronę do przykryla. Śląsk głęboko cofnięty. Jagiellonia rozgrywa. Gual stracił piłkę, sfaulował. Nie, sędzia pokazuje, grajemy dalej. Jest Matysik w pole karne. Odbita piłka od gracza Śląska ląduje w rękawicach bramkarza drużyny wrocławskiej Michała Szromnika. No i znowu będziemy tracić czas, a ten czas jakoś tak dziwnie szybko mi ucieka. Już jest 7,5 minuty gry po przerwie. Śląsk dalej swoje, Śląsk w defensywie, Śląsk się broni, ale Śląsk prowadzi, przypomnę, od 43 minuty po wielkim błędzie we własnym polu karnym Michała Pazdana, który głową za krótko podał piłkę do własnego bramkarza. W konsekwencji przejął to i strzelił bezpośrednio z pierwszej piłki John Jeboa i dzięki temu wrocławianie prowadzą 1-0 w Białymstoku. A Jaga ma problem, bo jakoś tak nieporadnie buduje te ataki pozycyjne. Na razie jeszcze nie ma też takich szarż, takiego grania, przepraszam za wyrażenie, na pałę, już takiego lagowania, bo czas upływa i trzeba te piłki wbijać w pole karne i czekać, co się tam może szczęśliwie wydarzy. Na razie Jagiellonia próbuje spokojnie, na własnej połowie. Imas do Nguyamby, Nguyamba do Guala. Gual ładnie uciekł spod opieki Łyszczarza. Przed polem karnym Gual, piętą za siebie do Imaza. Imas, a chciał tutaj ograć Werdaskę,
zagrać piłkę z prawej strony, obiec z lewej, ale się nie udało. Okazja do kontry dla rywali. No i Jeboła przeciwko niemu Pazdan. Oj, tutaj ten John to dobry jest, ale przewrócił się z głodu. Stracił piłkę na rzecz Nene. Ten do Pazdana na linię środkową. Jagiellonia przy piłce. Pazdan przez środek w prawo do Matysika. Matysik z prawej strony jeszcze bardziej ustawionego znalazł przykryla. Zbliżamy się do pola karnego rywali, ale powoli. Piłka w pole karne do Imaza. Uciekła mu troszeczkę od nogi. Wystarczyło, żeby Żuchowski to przejął. Wybijają rywale i ruszają do kontry. No ale chyba nie dojdzie do tej piłki Eric Esposito. Za mocno kopnięta. Tylko on na połowie Jagiellonii. Out dla Jagiellonii. No więc widać tę taktykę trenera Jacka Magiery po przerwie. Skomasowana, choć w miarę wysoka defensywa. To nie jest tak, że oni stoją w własnym polu karnym. Czasami się cofają bliżej, ale to wtedy jak Jagiellonia tę piłkę gdzieś tam bliżej 16 Śląska wrzuci. A tak ustawieni w takie 2-3 rzędy, 4-4-2 typowe, a może inaczej 5-3-2. Te szyki obronne Śląska Wrocław, no Jagiellonia znowu musi budować wieloma podaniami akcję w ataku pozycyjnym. No i próbuje, przez środek piłka do Nene. Oj, tutaj się pomylił Nene, oj, niedobrze to wygląda. Naciśnięty przez Esposito, piłkę stracił i teraz Esposito mija Pazdana. Na szczęście się nie udało. Na szczęście przejął piłkę Michał Pazdan do Saczka, Saczek do Imaza, no ale nie ma jak zagrać kontry, bo naszych z przodu nie ma. Głęboko cofnęliśmy się, kiedy ruszyli rywale dużą ilością, dużą liczbą zawodników. No i teraz znowu ja do mnie, ty do ciebie. Imaz w prawą stronę do Matysika. Matysik holuje piłkę powoli do przodu, bliżej pola karnego, ale gra wszerz do Nene. Ten z powrotem do Miłosza. Miłosz na raz przyjął, na dwa przyjął, na trzy obrócił się do tyłu, podał do Puerto. Puerto, krosowe podanie z pominięciem środka do lewej strony do Wdowika. Wdowik ma Saczka z lewej strony i do niego gra tę piłkę. Z lewej strony Michał Saczek łamie akcję do środka. Schodzi z piłką do środka, ale gra do tyłu, do Ngujamby, a Śląsk głęboko teraz się broni. Wdowik drybluje przed pole karne do Nene. Może jakiś strzał z dystansu Portugalczyka. Jest Nene, piłka w pole karne na dalszy słupek. Przykryl, Imaz, nie będzie piłki dla Imaza. Wybili to rywale. No i teraz coraz głębsza ta defensywa śląska. Hokejowy zamek, można powiedzieć, teraz ustawia Jagiellonia. A propos hokeja na lodzie, może ktoś przegapił. Po 21 latach Polacy awansowali do hokejowej elity. Dziś na Mistrzostwach Świata ostatni mecz wygrany dywizji pierwszej A z Rumunią 6-2. I za rok w Czechach zagramy z takimi tuzami jak Czechy, Kanada, USA, Finlandia, Szwecja. No nie będzie tam ani Rosji, ani Białorusi, ale to z wiadomych przyczyn nie będziemy tego żałować. Jagiellonia znowu piłkę straciła, tym razem na połowie przeciwnika. Czy odbierzemy to szybko, czy też będziemy mieć się za chwilę spyszna. Pazdan zabiera, ale znowu oddajemy. Walczymy na ich połowie. Pazdan wyszedł wysoko do pressingu, aż na połowę rywali. Gual wślizgiem. A zablokował podanie do przodu przeciwnika. Piłka zostaje na połowie rywali, ale zostaje w ich posiadaniu, bo jest out dla Śląska. 57 minuta gry. Jagiellonia ciągle przegrywa ze Śląskiem Wrocław 0-1 od 43 minuty po golu Johna Jeboa. Długo wznawiają grę znowu piłkarze z Wrocławia. A ja tutaj mam informację o frekwencji w tym meczu. Dokładnie jak podaje Jagiellonia, 9012 widzów obserwuje to spotkanie na żywo. Ciekawe, czy w tym gronie jestem też na przykład ja. Czy mnie się nie liczy jako kibica? No nieważne. W każdym razie ponad 9000 osób na stadionie przysłonecznej obserwuje mecz Jagiellonii ze Śląskiem. Na razie wszyscy ci, którzy są za Jagiellonią, nie mogą być zadowoleni z tego, co się dzieje na boisku, bo wprawdzie przewaga Jagiellonii w drugiej połowie jest znaczna, ale strzału jak na razie nie ma. A teraz oddajemy troszeczkę inicjatywę Śląskowi na chwilkę. Oni mają sytuację pod naszym polem karnym, ale przerwana akcja Patryka Szwedzika przez Bartłomieja Wdowika. Więc będzie Śląsk miał piłkę z autu z prawej strony boiska. Oczywiście Łukasz Bejger bardzo powoli do tego podchodzi. Nie spieszy się, czeka aż koledzy pokażą się do gry. Najbliżej pokazuje się Jeboa, też pokazuje się i Szwedzik. A Bejger czeka i sędzia wreszcie gwiżdże. No, pokazuje, rzucaj wreszcie Łukasz tę piłkę. No i rzucił wreszcie Łukasz do Jeboacha. Jeboach ładnie uwolnił się spod opieki rywali, do Żuchowskiego. Żuchowski przed pole karne, a za mocno zagrał ich, dla nich za mocno, dla nas sam raz. Ale ogarnął akcję jeszcze Wiktor Garcia. Z lewej strony pole karnego Garcia w pole karne. Po nodze naszego zawodnika rzut rożny dla Śląska Wrocław. No właściwie chyba pierwszy wypad w tej drugiej połowie meczu Wrocławian pod nasze pole karne. Ale to ciągle ten mecz nie wygląda na taki, w którym Jagiellonia rzeczywiście stłamsi drużynę z Wrocławia, że ją zmusi do błędów w defensywie, że ją zepchnie tak głęboko w pole karne, że wreszcie zaczną się gubić. A oni czekają na te swoje szanse, tak jak teraz kolejny rzut rożny. Oczywiście Adrian Łyszczarz tam będzie piłkę dogrywał w pole karne, będzie dochodziła od prawej strony, po prawej stronie naszego bramkarza. Jest dośrodkowanie, Zlatan
piąstkuje, nie za daleko, jest Exposito, walczy z nim Imaz. Głowa Wdowika do Imaza, ale piłkę tracimy na chwilę, bo odzyskuje ją Wdowik. No ale na ślizgu dobrze jedzie tutaj Szwedzik. Wybita piłka przez graczy Wrocławskiego Śląska i zatrzymana akcja Jagiellonii na naszej połowie. Out, Wdowik do Imaza, ten do Wdowika. Troszeczkę się zagubiliśmy znowu. Oj, znowu strata piłki przez Nenej. Może być żółta kartka. Bardzo proste błędy popełniają Jagiellończycy. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi znowu w kolejnej sytuacji Nene. On nie ma takiego driblingu błyskotliwego. To wiemy dokładnie. A próbuje. Ataki szybko nogi jebo, wystarczy, że tylko zrobi pach, pach, dwa ruchy i już jest przed naszym zawodnikiem. I kolejna strata przed naszym polem karnym. W zupełnie niegroźnej sytuacji oddajemy piłkę rywalowi. Oni owszem, doskoczyli, ale to można zagrać inaczej. Nie trzeba na siłę szukać driblingu. No ale stało się. 60. minuta gry. Za chwilę okaże się, że tylko 30 minut do końca pozostało, a Jagiellonia nie potrafi się otrząsnąć z takiej jakiejś niemocy, z takiego jakiegoś marazmu. Oczywiście daleko do tego, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski w tym spotkaniu, ale nie wygląda to dobrze z punktu widzenia gry Jagiellonii. No i teraz mamy rzut wolny dla Śląska Wrocław. Około 35 metrów do bramki naszego bramkarza. Piłka posłana na dalszy słupek. Jeszcze będzie w grze utrzymana. Walka o górną piłkę. Któż tam z tego wyjdzie? Matysik, ale jest jeszcze Exposito. Exposito przeciwko dwóm, przeciwko trzem i rzut rożny. No i Śląsk utrzymuje się. Śląsk robi to, co chce. Inaczej, to, co powinien w tym momencie robić, bo brzmi, robi to, co chce, to tak jakby tutaj bawił się w kotka i myszkę z Jagiellonią. Nie o to chodzi. Śląsk robi to, co sobie planuje. Jak najdalej trzymać grę od własnej bramki, jak najdłużej utrzymywać akcję na połowie Jagiellonii Białystok. No i tak też robią, a przy okazji, kiedy mają stały fragment gry, czy aut, czy rzut wolny, czy tak jak teraz rzut rożny. Piłka znowu poprawia ręce Alomerowicza. Bardzo długo celebrują moment rozpoczęcia gry. Zyskują cenne dla nich sekundy. No i dośrodkowanie. Wybijamy, ale nie ma naszych przed polem karnym. Jest za to Wiktor Garcia. Znowu piłkę wbija w pole karne. Piąstkuje za szesnastkę Alomerowicz, ale znowu nas nie ma przed polem karnym. I znowu zbierają to rywale. Szwarc do Szwedzika. Szwedzik do linii końcowej. Dośrodkowanie w szesnastkę prosto do rąk Zlatana Alomerowicza, więc nic z tego nie wyszło. To nie było groźne, ale Śląsk długo utrzymał się. Ze 3 minuty chyba utrzymał się na połowie Jagiellonii z piłką. No i o to im chodziło. A więc pozostało niespełna w tym momencie 30 minut do końca podstawowego czasu gry. Śląsk dalej bardzo dobrze się broni. Śląsk strzelił swoją bramkę po błędzie Michała Pazdana, konkretnie John Yeboah, na koniec pierwszej połowy. I teraz ma grę ułatwioną, bo Jagiellonia nie ma takiego polotu, takiego pomysłu, takich rozwiązań ciekawych jak w meczu, czy w Płocku oczywiście od 30 minuty, czy teraz ostatnio z Wartą Poznań. Ta wygrana 3-1, kiedy po 30 minutach było już 3-0. To takie rzeczy rzadko się zdarzają, ale dzisiaj poza początkiem, poza dwoma sytuacjami, strzałami groźnymi, niecelnymi Guala i Imaza nie było nic. No może teraz. Akcja lewą stroną. Gual w roli lewoskrzydłowego. Piłka w pole karne. Nie ma tam nikogo. Jest Nguyamba i nie trafił w piłkę na 16 metrze. A teraz jest rzut wolny dla Jagi z 16 metra po faulu na przykrylu. No, trzeba to będzie sprawdzić, czy rzutu karnego nie będzie dla Jagiellonii, bo tam na krawędzi, na granicy wycięty przykryl. Sędzia od razu wskazał na rzut wolny. Ale Nguyamba miał sytuację fajną na 17-18 metrze, nie trafił w piłkę. No i czekamy, czy sędzia nie pokaże za chwilę na rzut karny w tej sytuacji. Przykryl pokazuje, że on był wycięty w polu karnym. Tam było na granicy, może na linii. I zobaczymy, bo chodzi o to, żeby koledzy z wideoweryfikacji, koledzy nie moi oczywiście, a pana sędziego Pawła Arsowskiego, sprawdzili, czy to było w 16 czy nie. Trwa to sprawdzanie dość długo. No ale tu sytuacja powinna być jednoznaczna, bo to widać, gdzie to było. To nie to, że tam dotknął, nie dotknął, ręka, nie ręka. Albo było w polu karnym, albo za. W każdym razie przykryl sugerował, że to było w polu karnym. No i czekamy na decyzję arbitra. Albo rzut wolny, albo za chwilę rzut karny. A jeśli karny, to kto? To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Zobaczymy, co pokaże na początek sędzia. To sprawdzanie trwa, tutaj na milimetry będzie pewnie mierzone, gdzie wycięty był przykryl i... Jest co? Rzut karny. Jest rzut karny dla Jagiellonii Białystok. I teraz kto, czy nie? Sędzia zabrał piłkę Gualowi. Wychodzi z pola karnego. No i co? Ale nasi tam dwaj piłkarze stoją przy... Nasi dwaj piłkarze stoją przy 11 metrze. Rzut karny. Uff, i kto teraz strzeli tego karnego? Ale kto będzie strzelał rzut karny? Ja już nie chcę spekulować.
wziął piłkę Mark Gual. A więc jest okazja na remis, to po pierwsze, na 15 bramkę, to po drugie. I na przełamanie fatalnej serii hiszpańskich strzałów z rzutu karnego, bo Gual zmarnował karnego, ale sam go dobił, chyba w meczu z Górnikiem Zabrze. Potem były, potem była poprawka po strzale Imaza, potem były dwa strzały Imaza już niecelne. Ja chyba to skomentuję tyłem do bramki, Ja tylko spojrzę, jak sędzia zagwiżdże, to są takie procedury oczywiście piłkarskie, że bramkarz drużyny przeciwnej obraca się, znaczy tej, która strzela karnego, siada w polu karnym i obraca się tyłem do akcji, no ale nie wiem, jakoś nie potrafię się obrócić i nie patrzeć na Guala, jak on będzie wykonał ten rzut karny, czy górą, czy dołem, czy tak, czy śmak, a może spróbuję nie oglądać tego. Obracam się i niech się dzieje, co chce. Tylko niech sędzia zagwiżdże. Jak Gual ruszy, ja się obracam. I Państwo po reakcji to poznają. Ja nie chcę tego oglądać. Naprawdę, zdenerwowali mnie już kilka razy Hiszpanie tymi swoimi karnymi. I to trwa. Sędzia Raskowski ustawia zawodników na linii 16 metra. Zagwizdał. Teraz zagwizdał. No więc Gual ruszył. Ja się obracam, nie patrzę. I milczę. I gol! Mark Gual! Nie wiem, gdzie poleciała piłka. Czy w lewo, czy w prawo, który róg? W lewy róg bramki. W lewy róg bramki Jagiellonii Śląska Wrocław strzelił Mark Gual. 65. minuta meczu. Państwo słyszeli. Niektórzy może widzieli. Ja wolałem tego nie oglądać. I bardzo fajnie się stało. 15. gol w sezonie Marka Guala. I 1-1. I Zenek. I za chwilę też stadion będzie skandować nazwisko naszego najlepszego strzelca i lidera klasyfikacji Ekstraklasy. Oj, teraz dopiero ten mecz się zacznie, takie ma wrażenie. Bo Śląsk ma 25 minut w tym momencie czasu podstawowego plus doliczony. Śląsk już nie może oszczędzać sekund cennych, bo on nie ma czego oszczędzać, on nie ma czego bronić. A Jagiellonia może teraz... Raz, że nakręcona tym golem wyrównującym, przeatakować, a dwa, poczekać na Śląsk. Na razie piłka w pole karne. Rywale wybijają to, ale my to zbieramy. Ngujamba przed polem karnym. No, zakładam, że Śląsk wcześniej czy później ruszy jednak do bardziej zdecydowanych ataków. Na razie akcja rywali przerwana na ich połowie niecelnym podaniem. Wybili piłkę w aut. Przykryl na naszą połowę. No i gramy. 67. minuta meczu się rozpoczęła. 24 minuty do końca czasu podstawowego, a teraz Puerto, przypomnę, który trafił do Jagiellonii ze Śląska Wrocław. Tak jakby troszkę chciał pomóc swoim byłym kolegom z drużyny. Oddaje piłkę podaniem niecelnym ze środka boiska za linię końcową. I jakżeż inna postawa teraz Michała Szromnika. Już nie ma tego celebrowania, już nie ma tego ustawiania i poprawiania. Jest od razu pokazywanie, panowie, jazda mi stąd. Gramy piłką do przodu, a tu znowu John Yeboah przed polem karnym. Przewraca się, teraz oni chcą rzut wolny i jest rzut wolny. Dokładnie taka sama sytuacja jak przed chwilą w polu karnym Śląska, ale tu ewidentnie było za. Teraz Ślązacy, piłkarze z Wrocławia pokazują, panie sędzio, no to jak dałeś pan karnego wtedy, to dawaj pani teraz, ale to wydawało się nie. Natomiast znowu, jak bardzo prosto przedostali się piłkarze z Wrocławia pod nasze pole karne i te szybko nogi, ten taki kot, bym powiedział, John Yeboah znowu bardzo łatwo poradził sobie z naszymi zawodnikami i to jest naprawdę bardzo groźna sytuacja dla Jagiellonii, groźna i korzystna dla Śląska Wrocław. Mam wrażenie, że Erik Exposito uderzy piłkę i to jest no nie więcej niż metr, góra metr za linią 16 metra, czyli 17 metr byśmy powiedzieli, chyba na wprost bramki, może bardziej w kierunku prawego słupka bramki bronionej przez Zlatana Alomerowicza. Groźna, bardzo groźna sytuacja. Czasami mówi się, że jak ta piłka jest tak blisko ustawiona linii 16 metra, to gracz, który uderza tę piłkę, jakby nie ma tego miejsca, żeby ją na tyle podnieść i żeby ona szybko spadła za mur, tak szybko, żeby wpadła jeszcze do bramki, że to jest trochę za blisko, ale nie wiem, bo tu raczej siły chyba się nie spodziewamy. Mur Jagiellonii stoi złożony z całej właściwie drużyny, w tym murze nie stoi jeden piłkarz, jeden z nich leży za naszymi piłkarzami, gdyby podskoczyli, żeby piłka nie przeszła dołem, no ale sytuacja jest no może nie przegroźna, bym powiedział, natomiast no to daje nadzieję dla rywali, Chyba Łyszczarz prawą nogą albo Exposito lewą. Kibice Jagiellonii gwiżdżą, groźnie, 69. minuta, Łyszczarz obok lewego słupka bramki. Jagiellonii Białystok, uff,
Odetchnąłem z ulgą, bo to było groźne, ale też rzucił się w odpowiednią stronę Zlatan Alomerowicz i chyba by wyjął piłkę z sieci. Na szczęście nie musimy o tym się przekonywać. Nie z sieci, a nie wpuściłby jej do bramki, gdyby leciała w światło. Na szczęście Łyszczarz przestrzelił, więc 21,5 minuty. Gracze Śląska Wrocław mają czasu podstawowego plus czas doliczony na to, żeby próbować nas zaatakować. Ale jak się okazuje, oni w tym meczu nie muszą robić wiele. Wystarczy jedno dalekie wybicie pod nasze pole karne. W kierunku tylko Johnego Jeboacha, a ten facet rodem z Gany, z niemieckim paszportem, no już potrafi naprawdę uwolnić się spod opieki naszych zawodników. Tak jak i Exposito. Niby taki duży, niby taki ciężki, a jednak ten dribbling ma dobry. I w lewą stronę zagrał do swego rodaka Wiktora Garcia. Garcia zablokowany, aut dla Śląska. Taras Romańczuk przygotowany do wejścia na plac gry. Ciekawe, czy zdejmie trener Nene, czy Nguyambe, a może żadnego z nich. Może wprowadzi Tarasa za Michala Saczka. Jagiellonia właśnie teraz próba odbioru. Saczek przerwał akcję rywali, przy okazji wybił piłkę i będzie zmiana, za chwilę się przekonamy za kogo, jednak za Aurelią Nguyambę wejdzie Taras Romańczuk. No widzi tutaj trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, że to nie są żarty z tymi piłkarzami ze Śląska, że tu w środkowej strefie jest dużo do zrobienia, dużo do załatania. No a czy my mamy lepszego krawca, lepszego rzemieślnika do łatania tych dziur w środku boiska, jeśli nie nasz kapitan, który wraca do gry, bierze opaskę kapitańską, którą przekazał tam Imas Nguyambie. Nguyamba dostarczył to do Tarasa. Teraz przeżegnał się tradycyjnie i już jest na boisku i mam nadzieję, że on uspokoi tę grę Jagiellończyków w środku boiska, bo to tak zaczynało niewesoło wyglądać. Zresztą, no mówię, proste środki Śląska Wrocław, a jednak czasami przynoszące skutek. Dobrze się dzieje, że ten mecz się otworzył, że Śląsk musi zaatakować. Oby tylko Jagiellonia nie popełniała tak prostych błędów, jak zdarzało nam się kilka razy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w okolicach tej piłki jest John Yeboah. No i też wspomaga go naprawdę dobrze w tym meczu grający Eric Exposito, choć pewnie liczą kibice Śląska, że on jeszcze swoich największych atutów w tym meczu nie pokazał. Wychodzimy trzech na połowę rywali, teraz czterech, pięciu. Oni grają od lewej do prawej, zobaczymy jak to sobie poradzą. Exposito z Łyszczarzem, Łyszczarz ruszył do przodu, ale już jest teraz przed nim, już mu piłkę zabrał. O to właśnie chodziło, już nie ma takich, to panowie, łatwych przejść. Faulowany Tomasz Przykil na linii bocznej boiska, to faul trochę taki taktyczny Wiktora Garcia, żeby nie zrobili Jagiellończycy kontry. Mecz się wyraźnie ożywił po tym golu na 1-1 Marka Guala z rzutu karnego w 65. minucie spotkania. Gramy we własne pole karne. Puerto do Alomerowicza. Oj, żeby tylko Zlatan tutaj nie wycudował czego złego. Do Pazdana. Pazdan musi to wybić, nie ma co się bawić. Jest piłka, no, ale doskoczyli wrocławianie. Zabrali nam to. To było takie wybicie, aby dalej. No może i dobrze, lepiej tak. Lepiej oddać daleko od własnego pola karnego, niż bawić się i stracić. No i Śląsk nas teraz zepnął do obrony. Ale to jest okazja do tego, żeby tę piłkę im zabrać. Przykryl ruszył do sprintu w całą szerz boiska, no i zmęczył się troszeczkę. Piłka do Jeboacha, odpuścił go Wdowik. Jeboah ma miejsce, żeby się rozpędzić. Ma Szwedzika, ma też przed polem karnym blisko Szwarca. Szwarc przed pole karne do Żuchowskiego. Żuchowski uderzy, nie, podał w lewą stronę do Garcia. Znowu piłka w pole karne. Nie, Garcia w pole, tak jest. Garcia zablokowany przez Saczka. Saczek jeszcze walczy o tę piłkę i utrzyma ją w boisku. I dobrze gra Michal Saczek i wybił to w kierunku Romańczuka. Romańczuk bardzo mądrze o nogi gracza drużyny gości, chyba tam Gretarsson, aut dla Jagiellonii, Białystok. Już dwa udane wejścia w tę akcję w środku naszego kapitana Tarasa Romańczuka. Spokój Tarasa, taka troszeczkę bym powiedział też flegma, ale to wszystko pod kontrolą, to wszystko na spokoju, to wszystko po to, żeby Jagiellonia nie zrobiła żadnych głupich błędów, tak jak teraz, żeby nie zrobił tego Nene albo Alomerowicz. Znowu jesteśmy w własnym polu karnym, rywale wychodzą wysoko, piłkę znowu tracimy, nie potrafimy się przy niej utrzymać, może teraz się uda, bo rywale też mają z tym problem, jest Wdowik, jest Nene. Dobrze, do przodu w kierunku Imaza, Imas i Bejger. Imas atakuje Bejgera, ten do Werdaski. Ach, jak niewiele zabrakło do przejęcia przez Guala. Ale Pazdan odbiera piłkę Exposito, tylko że fauluje gracza z Hiszpanii i będzie żółta kartka dla Michała Pazdana. No nie ma co się, Michał, łapać za głowę. Nie ma co tam robić min cierpiętniczych. No faul był ewidentny na graczu numer 9 na zielonej koszulce, na Eriku Exposito. Erik pozbierał się
ta prawa ręka, prawa dłoń w gipsie, czy w jakimś takim opatrunku, no nie w gipsie, nie może w gipsie grać, bo jeszcze by kogoś się z Jagiellonii uszkodził, ale silny, wysoki ten Hiszpan Eric Exposito, nabity też już teraz widać mięśniami, jeśli chodzi o nogi, to zawsze, ale i chyba rzeczywiście zrzucił tam parę kilogramów, bo ta koszulka luźno powiewa mu w okolicach brzuszka. Śląsk rzut wolny wykonał i rozegrał go na własną połowę. Grają na własnej połowie piłkarze z Wrocławia, Gretarsson do Werdaski, Werdaska w prawo do Bejgera, czy dalekie podanie do przodu. Do przodu dalekie, ale nie dosięgnie tej piłki Szwedzik, aut dla Jagi. Chciał bardzo szybko wznowić Wdowik, ale się nie udało. Podał do Nene do Wdowika, ten do Romańczuka. Teraz ze spokojem w prawą stronę do Miłosza Matysika. Piłkę przerzuciliśmy na stronę drużyny z Wrocławia. Jest Tomasz Przykryl. Przykryl w pole karne na nogę do Werdaski. Werdaska zostawił to Szromnikowi. Troszkę chaotycznie zagrali piłkarze z Wrocławia. Dobrze Jagiellonia w odbiorze, aby się nie pogubić. Jest na naszej połowie piłka, ale gramy ją teraz na połowę przeciwnika. Łyszczarz przejął to. A Romańczuk znowu zabrał, tym razem spod nóg Żukowskiego. Na prawą stronę do Przykryla. Przykryl rusza w kierunku pola karnego. Zagranie do Guala. Gual łamie akcję przed pole karne na lewą nogę. Zagrywa do Imaza. Niedokładne to podanie. Wybijają rywale. Jest Jeboa, ale jest też Nene. Przy piłce Nene w lewą stronę do Wdowika. Jagiellonia na połowie przeciwnika. Wdowik między dwóch. Nie, oddaj do tyłu do Pazdana. Pazdan przed pole karne do Romańczuka. Romańczuk ładnie się uwolnił spod opieki rywala, ale zagrał do tyłu do Puerto. Puerto w dziadka zagrali z Pazdanem przeciwko Jeboachowi. Piłka w lewą stronę. Jagiellonia długo przy piłce się utrzymuje. Jesteśmy w polu karnym. Są rywale, są obrońcy. Grają piłkę, ale to cały czas okolice pola karnego. Teraz wreszcie wybiją, czy nie? Czy Przykryl to przerwie? Jest, rusza z lewej strony Wiktor Garcia. Podanie do przodu do Exposito. Aj, pięknie ustawił się Miłosz Matysik. Tym razem nie dał się ograć. Bardzo dobrze. Trzeba grać w prawo. I gra w prawo Miłosz. Brawa od kibiców Jagiellonii. Rusza do przodu Tomasz Przykryl. Przykryl w pole karne. Gual. Za mocna ta piłka, ale przyjął Mark. Zagra do tyłu czy nie? Gual. Ajajajajaj. Jeszcze tam ciasno. Wybijają to rywale. Jeszcze Imaz. Ach, ustawił sobie piłkę, już właściwie między dwóch wszedł Gual i zamachnął się i nie trafił w nią z bliska. Rozkłada ręce, ale no dobra, szkoda, ale to było coś, co zwiastuje, że będą te groźne sytuacje Jagiellończycy stwarzać, bo piłkarzom z Wrocławia pozostało niespełna 15 minut czasu podstawowego, żeby wrócić na prowadzenie. Jest 1-1, oni w 43 minucie po golu Johna i Jeboacha. A my w 65. po rzucie karnym Marka Guala. 15 gol z Hiszpana w naszej ekstraklasie i zdecydowane prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Znowu jesteśmy na połowie przeciwnika. Piłka dla Śląska Wrocław pokazuje sędzia główny. Jeszcze potwierdza to asystent albo odwrotnie. Pokazuje asystent, a potwierdza sędzia główny Paweł Raczkowski. Rywale zatem z autu na własnej połowie. Bejger do Werdaski. Werdaska na prawo piłkę gra do Schwarza. Schwarz przyjął ładnie, już jest przy nim Imaz i będzie rzut z autu dla Jagiellonii, moim zdaniem, tak jest, no, oczywiście, tym razem Schwarz nie ma racji, piłka po nodze Guala i Schwarza, nie Guala, Imaza i Schwarza i jest aut dla Jagi. Jagiellonia już na połowie przeciwnika, podanie do Guala od Romańczuka, ten w lewą stronę do Imaza, Imaz w 16 do Przykryla, wybija to, oj jak wybija szczęśliwie Wiktor Garcia, posłał strzał w kierunku własnej bramki. Tyle, że szczęśliwie dla Śląska bardzo wysoko nad bramką tej drużyny. Ale jest rzut rożny dla Jagiellonii po prawej stronie bramki Śląska Wrocław. To sytuacja na lewą nogę dla Bartłomieja Wdowika. Kilka takich bramek już Jagiellonia w tym sezonie zdobyła. Prawa dłoń w górze, Wdowik na dalszy słupek. Tutaj jest Romańczuk, głowa nie doskoczył troszkę. Puerto, jeszcze zostajemy w polu karnym rywali. Przykryl, naciskamy ich wysoko. Przykryl w prawą stronę zagra do Imaza. Imaz do Przykryla, ten na linii końcowej, Przykryl. I co tam jest? Wybijają piłkarze Śląska, przejmuje to Michał Saczek. Może uderzy Saczek. Oj, jaka bomba nad poprzeczką. No całą siłę, którą chyba jeszcze miał w sobie Saczek, włożył ten strzał. Pół metra, może 75 centymetrów i 30 mm nad poprzeczką bramki Michała Szromnika. Ta bomba Saczka poleciała, ale nie celnie. Szkoda. Ale Jagiellonia zostaje na połowie rywali. Jagiellonia często piłkę odbiera, więc są szanse na to, że jeszcze stworzymy coś w tej połowie, w tej końcówce meczu, a Śląskowi czas ucieka. Będą dwie zmiany w tej drużynie. Na razie Jagiellonia znowu piłkę zabiera im, bo jest na boisku Taras Romańczuk, jest Gretarsson, Wout, piłka, a zatem będzie przerwa w grze i są dwie zmiany dla Śląska. Na razie jeszcze Jagiellonia grę rozpoczyna, więc zmian nie będzie.
Jesteśmy znowu na własnej połowie, spokojnie do tyłu gra do Puerto Romańczuk. Izrael tę piłkę holuje w kierunku linii środkowej, teraz dalekim podaniem w kierunku przykryla. Tomasz chyba do tej piłki nie dobiegnie, troszkę za mocne podanie. No i będą dwie zmiany w drużynie z Wrocławia. Schodzi z boiska Adrian Łyszczarz, numer 33, w jego miejsce 25 Marcel Zylla za Łyszczarza, a jeszcze jest Denis Jastrzębski, wejdzie za pewnie Exposito albo za Jeboacha, nie, za Wiktora Garcia. A więc tutaj szybko nogi Denis Jastrzębski za Wiktora Garcia, więc no wzmacnia znowu siłę ognia, wzmacnia ofensywę trener Śląska Wrocław Jacek Magiera, ale nic mu absolutnie innego nie pozostaje. Można tutaj spodziewać się takich szarż Denisa Jastrzębskiego z lewej strony boiska. On chyba będzie tutaj grał na tym wahadle lewym, jeśli on nie zmienił ustawienia w tym momencie taktycznego na boisku, ale o tym się przekonamy za chwilę. Wiadomo, że będą szukali okazji do szybkich wyjść, ale no to Jagiellonia właściwie powinna teraz próbować kontrować Śląska, nie odwrotnie. Gdybyśmy tutaj rzucili wszystko do przodu, to pewnie taki Jastrzębski miałby swoje szanse, żeby ruszyć lewym skrzydłem, ale na razie to Śląsk się broni. Rozpoczęła się 80. minuta gry na stadionie Przysłonecznej w Białymstoku. Jagiellonia kontra Śląsk 1-1. Ja wiem, że słuchają nas też dzięki internetowi kibice Śląska we Wrocławiu, że niektórzy pracują, ale dzięki temu, że jest internet, mogą śledzić za pomocą internetowych i radiowych łączy to, co się dzieje w Białymstoku na stadionie. Więc ja tych fanów Śląska pozdrawiam. Oczywiście życzę waszej drużynie wszystkiego najlepszego, no ale dziś jestem sercem za Jagiellonią. Jagiellonia w ataku. Próbował Nene, powstrzymany przez Gretarsona. Gretarson wybija piłkę na oślep. Ta przechodzi na naszą połowę. Jest Jeboa, sędzia pokazuje, gramy dalej, choć wydawało się, że było zagranie ręką. Puerto we własne pole karne do Zlatana Alomorowicza. Zlatan do środka do Marka Guala. Pokazał się Gual na linii środkowej, drybluje, tutaj minął Szwarca, podał do Romańczuka. Romańczuk ze stoickim spokojem w prawą stronę do Matysika. Jagiellonia pięknie rozgrywa akcję prawą stroną. Teraz pierś, przyjęta piłka na pierś przez Przykryla. Wymiana podań z Saczkiem. Przykryl w pole karne i ma ostry kąt, nie ma jak uderzyć. Będzie się obracał z piłką, no nie za bardzo, i faulował Jesus Simas, obrońcę drużyny Śląska Wrocław. Klepnęli sobie piątkę, gramy dalej. 81. minuta meczu. Jagiellonia remisuje ze Śląskiem 1-1 i to spotkanie w końcówce będzie coraz ciekawsze, takie mam wrażenie, bo no Jagiellonii ten remis to zasadniczo on tam nie szkodzi. To byłoby właściwie przyklepanie już tak naprawdę tego utrzymania w ekstraklasie. Natomiast Śląsk musi tu wygrać, żeby nie drżeć w trzech ostatnich meczach o to, czy nie spadnie z ligi. Trudna sytuacja Śląska, nie beznadziejna jeszcze, ale muszą wygrywać. Jagiellonia na połowie rywali. Puszcza grę sędzia, choć nasz gracz był faulowany. Czy wróci do tej sytuacji? Tak jest. I będzie żółta kartka dla gracza Śląska Wrocław. Chyba Denis Jastrzębski zarobił żółtko za faul na Michale Saczku. Jeśli dobrze zauważyłem, za chwilę speaker to potwierdzi. Mam wrażenie, że to Denis Jastrzębski zarobił żółtą kartkę, rzut wolny dla Jagiellonia, więc taki obraz gry, który myślałem, że będzie odwrotny, że to w tych ostatnich minutach to Śląsk będzie częściej na połowie Jagiellonii gościć z piłką niż Jagiellonia na połowie Śląska, ale całe szczęście, że jest taki scenariusz, jaki jest realizowany, że to Jaga gra daleko od własnej bramki, mądrze i stwarza te sytuacje, może nie bardzo takie super groźne, bo w drugiej połowie meczu poza tak naprawdę rzutem karnym i groźnym, niecelnym strzałem Saczka nie było wielkich rzeczy w polu karnym rywali. Teraz może Taras Romańczuk. Jest Matysik. Matysik. Pazdan. Wybijają piłkę. Sędzia pokazuje rzut wolny dla Śląska Wrocław. Michał Pazdan wszedł w pole karne i żółta kartka dla... Ale dla kogo? Czerwona dla Pazdana. To jest po prostu niemożliwe. Pazdan zarobił żółtą kartkę, drugą, w polu karnym drużyny przeciwnej. To coś kompletnie paradoksalnego. Ajajajajaj, no jak słyszę dzisiaj minister obrony narodowej, to troszkę mnie to może troszkę śmieszy, troszkę irytuje, ale jak można zarobić, będąc obrońcą, w sytuacji w polu karnym rywala żółtą kartkę drugą? No po prostu to niemożliwe. No Michał Pazdan opuszcza plac gry na 7,5 minuty przed końcem czasu podstawowego, a więc bronimy się w 10 przeciwko 11. Kompletna głupota, kompletna nieodpowiedzialność, szkoda słów. Każdy nie odda tego, co czuje, a nie chce używać słów niecenzuralnych, bo to brzydko. Więc to, co zrobił Michał Pazdan, to zakrawa na jakiś, nie wiem,
żart po prostu, ale to nie jest żart śmieszny, dlatego że na 7 w tej chwili minut, za chwilę przed końcem gry, gramy w 10 przeciwko 11. Patrzymy, jak tu trener Adrian Siemieniec ustawił teraz swoją drużynę. No Śląsk ma przewagę. Oczywiście Jagiellonia jakby wycofuje jednego gracza z ataku. Bronimy się większą liczbą, atakujemy mniejszą. To w defensywie zasadniczo niewiele zmienia. Natomiast no, te ostatnie minuty będą dla nas takie ciężkie do spokojnego przeżycia, bo Śląsk zwietrzył swoją szansę w sytuacji, kiedy nie ma Pazdana na boisku, bo dostał drugą w konsekwencji czerwoną kartkę, drugą żółtą. Już przygotowany do wejścia na pas gry Mateusz Skrzypczak. Siłą rzeczy zejdzie z placu gry na spalonym na szczęście gracz Śląska Wrocław. Będzie okazja do zmiany. Mateusz wejdzie za gracza ofensywnego, tylko za kogo? Mam wrażenie, że to może być Michal Saczek. No może nie on, może Gual, a może Imas. Przygotowany już do wejścia na plac gry Mateusz Skrzypczak. I teraz to, co wcześniej robił przez 65 minut ósemka, a więc Nene schodzi z boiska. Wycofujemy jednego środkowego pomocnika, który też ma żółtą kartkę na koncie, więc to jest takie troszkę też zabezpieczenie, żebyśmy nie grali tutaj w tym meczu jeszcze w dziewiątkę. W każdym razie w 80, o w tej chwili 5 minucie wchodzi do gry Mateusz Skrzypczak, a więc liczba środkowych obrońców będzie nam się zgadzać. Ciągle nie mamy jednego zawodnika w polu, ale no to akurat w tym momencie nie jest takie najważniejsze. Ważne, żeby tę grę w defensywie na tyle skonsolidować, na tyle ją ustabilizować, żeby to się skończyło dla nas szczęśliwie, a w tym wypadku chyba remis 1-1 byłby wynikiem niezłym. Oczywiście mecz ten można wygrać jak najbardziej, bo Śląsk musi tutaj postawić wszystko na jedną szalę, postawić wszystko na jedną kartę i da się ich jeszcze skontrować być może, tylko trzeba najpierw się obronić. Na razie wybijamy piłkę na połowę rywali. Tutaj Imas walczy z obrońcą drużyny przeciwnej. Przejmuje piłkę Romańczuk w kierunku Guala. To jednak przejął Szwedzik, ale znowu Saczek o piłkę walczy. Żuchowski przejmuje to Imas, nie Imas, a Romańczuk. Ileż dało nam to wejście teraz Romańczuka. Jakżeż on uspokoił tę grę w środku boiska. I wymiana podań. I jest Saczek z prawej strony pola karnego. Michal Saczek. Rywale zabierają piłkę do Szromnika. A Szromnik walają gdzie? W aut czy nie? Na nogę do Przykryla, Przykryl do Romańczuka, ten znowu do Tomasza. Tomasz z prawej strony boiska, Jagiellonia gra w osłabieniu, a jednak prowadzi tę grę i prowadzi atak pozycyjny. Teraz wycofana gra na linię środkową do Mateusza Skrzypczaka. Skrzypczak do Puerto. Puerto, żeby nie popełnił błędu, minął Exposito, podał w lewą stronę do Wdowika. Wdowik do tyłu do Skrzypczaka. Skrzypczak na linię środkową do Wdowika, ten do Romańczuka. Romańczuk ma dużo miejsca w środku boiska. Rozgrywa akcję fajnym podaniem w prawą stronę do Przykryla. Bardzo dobre to podanie. Na nogę do Przykryla, ten do Imaza. Ten do Przykryla, Przykryl do Guala. Gual nad poprzeczką, ależ akcja Jagiellonii. Gdyby to wpadło, kapitalna rzecz, ale nie wpadło. Za wysoko posłał piłkę nad poprzeczką bramki drużyny z Wrocławia, Mark Gual. Ale sama akcja, samo rozegranie akcji, paluszki lizać 80. Za chwilę 7 minuta meczu się rozpocznie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby sędzia doliczył jak najmniej, ale w sytuacji, kiedy Śląsk zwalniał, myślałem sobie wtedy, no sędzia i tak to doliczy. I tak sobie myślę, że to z 5-6 minut może być. No może i 5-6 może być doliczonych, spokojnie. Ale na razie czekamy na te 90, które powinny być rozegrane, jak to się mówi, niektórzy mówią regulaminowo, a niektórzy w czasie podstawowym. No to jest czas podstawowy, bo regulamin zakłada też oczywiście czas doliczony. Taki jest regulamin gry w piłkę nożną, nie tylko w naszej ekstraklasie. Rzut wolny dla Śląska Wrocław, to będzie z linii bocznej boiska na przedłużenie 16 metra, więc o strzale bezpośrednim nie ma mowy. Natomiast no może być groźnie, bo tam paru takich wysokich graczy mają jednak w polu karnym rywale. To przede wszystkim Eric Exposito, o Verdaska też niczego sobie chłop i Gretarsson, zawodnik z Islandii, Daniel Gretarsson. Będzie piłkę lewą nogą do bramki Jagiellonii dokręcać Denis Jastrzębski, albo zagra krótko z stojącym niedaleko od niego Johnem Jeboachem. Raczej jednak Jeboah odszedł od tej piłki. Piłka w pole karne. Któż tam to zgarnie? Głową Romańczuk przed Szwarcem. Właściwie można było może tę piłkę i odpuścić. Może krzyknął Zlatan, może nie krzyknął. W każdym razie rzut rożny dla Śląska Wrocław i kolejna zmiana dla drużyny w drużynie z Wrocławia. Schodzi z boiska Patryk Szwedzik, gracz numer 21, a wchodzi kolejny bardzo wysoki zawodnik. To jest Piotr Talar Samiec, więc no, Jacek Magiera tutaj ewidentnie daje znać swoim zawodnikom, co oni mają grać. Samiec, Talar chyba jeszcze nawet i wyższy od Exposito, a może nie. W każdym razie też chłop na schwał.
gracz z Wrocławia krótkim rzutem rożnym. Jest Jeboah, piłka w polu karnym. Oj, Samiec Stalar wybija piłkę z bramki nasz gracz, chociaż tutaj pokazuje sędzia, że jest jakieś, trzeba rozgonić towarzystwo, bo się zakotłowało w polu karnym drużyny z Białegostoku. Taras Romańczuk ma pretensje do którejś z graczy Śląska, ale to nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast blisko strzału celnego do bramki Jagiellonii był Samiec Stalar tuż po wejściu na boisko, ale rzut rożny. Teraz Puerto i Exposito, dwa Hiszpanie, kiedyś koledzy z drużyny, mają do siebie jakieś tam uwagi, pretensje, ale kolejny rzut rożny dla Śląska. Półtorej minuty niespełna do końca czasu podstawowego, 1-1 na stadionie w Białymstoku i teraz ta przewaga Śląska w posiadaniu jednego zawodnika więcej na placu gry jest bardzo ważna, mi się wydaje. Sędzia Paweł Raczkowski pokazuje graczom obu drużyn: panowie, uspokójmy się, przeczekajmy tę nerwówkę, wyciszmy nerwy, i pokazuje, że gramy rzut rożny. Tam było chyba też sprawdzanie, czy nie było rzutu karnego dla Śląska. Denis Jastrzębski z lewej strony pola karnego, Exposito, głowa nad poprzeczką bramki Jagiellonii Białystok. Uff! Myślę, że Zlatan to widział lepiej ode mnie. Ja patrzyłem, czy piłka jeszcze przypadkiem nie wpadnie pod poprzeczkę, ale ona jednak wpadła na siatkę wprawdzie, ale jednak tam dalej, bliżej tej już pionowej części siatki niż poziomej na bramce Jagiellonii Białystok. A zatem niespełna minuta do zakończenia podstawowego czasu gry w meczu Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław. Któż by to się spodziewał po tych dwóch ostatnich bardzo dobrych meczach Jagiellonii, wygranych 4-2 w Płocku, potem u siebie z Wartą Poznań 3-1, że w tym spotkaniu będziemy przeżywać takie trudne chwile, takie duże emocje i drżeć tak naprawdę o ten wynik. Dla Śląska to jest bardzo ważne, żeby tutaj wygrać. Jagiellonii remis tak naprawdę wystarczy, żeby grę spokojnie prowadzić do końca sezonu. No ale czekajmy jeszcze na rozwój sytuacji. Znowu niepotrzebna zabawa Miłosza Matysika. Taras Romańczuk to naprawia, ale nie do końca. Powstrzymał Szymskiego. No błędy. Dużo strat młodego Matysika. Dajemy znowu szansę rywalom dostać się pod nasze pole karne. Jest Denis Jastrzębski przy linii końcowej. Jastrzębski prosto w ręce Zlatana Lomerowicza. Jakby niedogrzany. 5 minut dolicza sędzia do czasu podstawowego. A więc szybko włączamy stoper, żeby kontrolować sytuację do końca tego meczu i patrzeć, co się będzie działo w czasie doliczonym. Rozpoczął się czas doliczony. Śląsk remisuje w Białymstoku z Jagiellonią. Inaczej, Jagiellonia w Białymstoku remisuje ze Śląskiem 1-1. Teraz Wdowik, znowu niepotrzebna strata piłki. Samiec Stalar dostał ją na połowie rywali do Jeboaha. Jeboah między dwóch. Ależ on ma technik. Ależ on potrafi uciec rywalom z piłką. Do Zylli. Zylla wygoniony troszeczkę za linię boczną pola karnego. Po prawej ręce Zlatana Lomerowicza, ale są znowu wrocławianie w polu karnym. Są groźni. Jest Jastrzębski. Jastrzębski ustawia piłkę na lewą nogę. No, on drybluje. Aj, dobra interwencja teraz Matysika. Tak jak wcześniej to zmarnował, tak teraz. No ale po co znowu się bawi? No po co, Miłosz? Po co? Po co jeszcze jedno tempo? Po co jeszcze ten zwód? Chciał piłkę wybić, już było za późno i trafił w obrońcę rywala, ale też od niego piłka się odbiła, czyli od Matysika. I zostajemy przy polu karnym Jagiellonii Białystok. John Jeboah, jest Gretarsson. Do tyłu, do Marcela Zylli. Ten wycofuje piłkę na środek, zdaje się, do Gretarssona. Gretarsson ma z lewej strony Jastrzębskiego. Jastrzębski, Zylla, wymieniają podania. Jastrzębski do linii końcowej. Będzie próba dośrodkowania, czy jeszcze nie? I znowu jest Taras Romańczuk. I jest rzut rożny, ależ nerwowe te minuty dla Jagiellonii Białystok. A to wszystko z powodu tego, że jak już mamy szansę pozbyć się piłki sprzed własnego pola karnego, nawet wywalić to na uwolnienie w hokejowym stylu na połowy rywali, to jeszcze jakiś dribbling, jeszcze jakieś jedno tempo i tracimy piłkę. Dwie zmiany za chwilę może w Jagiellonii, ale na razie rzut rożny dla Śląska Wrocław. Groźnie. Piłka przelatuje nad bramką Jagiellonii, wychodzi za linię końcową. Nie. Jeszcze jest w posiadaniu piłki drużyna z Wrocławia. Dobrze blokuje sytuację poprzy strzale Exposito. Oj, może trzeba dać jeszcze. O, jak broni teraz znakomicie Alomerowicz po strzale Exposito. Ale Śląsk ma przewagę. I znowu wybijamy piłkę. Wyjdźmy z tego wreszcie na kontrę. Może teraz. Jest piłka do Imaza od Guala. Gual do Przykryla. Przykryl będzie w polu karnym, czy nie? Troszeczkę brakuje. Przykryl z drugiej strony i rzut wolny dla Jagiellonii na wprost bramki na 20 metrze na fragmencie tego koła. Tutaj piłkarze z Wrocławia, a zwłaszcza John Jeboah, padł na kolana przed sędzią i go prosi i się modli.
Modli się John Yeboah przed Pawłem Raczkowskim, ale nie będzie żadnego sprawdzania na warze, czy był rzut wolny, czy nie. W każdym razie przed chwilą znowu mieliśmy problem z wyjściem z własnego pola karnego. Wydawało się sytuacja opanowana. Zabrał piłkę na linii końcowej Exposito. Wyszedł właściwie za pole karne, oddał strzał groźny. Odbił to przed do boku Zlatan Alomerowicz. Jagiellonia wyprowadziła kontrę po jeszcze tam jednej nieudanej próbie graczy z Wrocławia. 2,5 minuty do zakończenia tego meczu w czasie doliczonym. No i okazja dla Jagiellonii naprawdę dobra na zdobycie bramki bezpośrednio z rzutu wolnego. Gdyby był tutaj teraz Nene, ale cóż to będziemy gdybać. Nie ma Nene, jest Wdowik. Bartłomiej Wdowik też potrafi czasami uderzyć, może inaczej, potrafi dograć fajną piłkę z rzutu rożnego lewą nogą, czyli ma precyzję, nie tylko siła, ale też precyzja. No i ten czas trwa, ale sędzia to wszystko doliczy. Tam było 5 minut doliczonych, 3 już minęły, pewnie doliczy do 5 jeszcze z jedną, ale okazja do tego, żeby uderzyć bezpośrednio na bramkę Śląska Wrocław wydaje się wymarzona. Wydawało mi się, że ten rzut wolny jest na fragmencie koła przed polem karnym. To jest jakieś jeszcze z 5 metrów bliżej środka boiska. I więc prawa noga Saczka czy lewa noga Wdowika. Ależ pięknie byłoby teraz strzelić bramkę. Rusza Wdowik. Wdowik, rozegrane krótko, a matko boska. Podanie do zawodnika drużyny przeciwnej i oni jeszcze z tego kontrę wezmą, wyprowadzą. Chyba, że dobrze tam zadziała w defensywie Matysik. Sędzia pokazuje, że jest rzut wolny. Ależ kombinowaliśmy beznadziejnie. I teraz musimy przerwać akcję. Mateusz Skrzypczak głową dobrze do boku. Akcja przerwana. Piłka będzie dla Śląska Wrocław. Jeszcze minuta i 15 sekund i dwie zmiany w Jagiellonii. Białystok schodzi, 14, Przykryl wchodzi, 19, a więc Paweł Olszewski na boisko i wchodzi też 18, Tomasz Kupisz za Jesusa i Maza. Jesus znowu bez gola, a to nieistotne w tym momencie. Dwie zmiany, rywale z Wrocławia na 50 sekund przed końcem czasu doliczonego, ale sędzia doliczy jeszcze z minutę, to jestem pewny. Piotr Schwarz będzie piłkę wrzucać za linii bocznej na połowie Jagiellonii po prawej stronie boiska. Zagrać uważnie w defensywie, nie przegrać tego meczu. To będzie nasz dobry wynik. Nie powiem, że sukces, bo sukcesem to zdecydowanie nie jest. Drużyna, która broni się przed spadkiem i naprawdę ma złą serię w Ekstraklasie, teraz naprawdę robi wszystko, żeby tutaj w Białymstoku wygrać. Już czas doliczony skończy się za 20 sekund. Piłka w pole karne. Dobrze, że Schwarz podaje do rąk naszego bramkarza. Uruchamia natychmiast akcję dalekim wykopem na połowę rywali Zlatan Alomerowicz w kierunku Guala, ale to tylko w kierunku Guala. 10 sekund do końca czasu podstawowego. Czy sędzia doliczy jeszcze minutę, czy nie? Spogląda na zegarek. Moim zdaniem może już skończy, a może jeszcze nie. Jeszcze pozwala grać na pewno. Tak, 5 minut za nami, ale były tutaj przerwy, więc Jagiellonia jeszcze musi się wybronić. Jeszcze musi tutaj dzielić. Nie powalczyć. Kupisz nie ma żółtej kartki, on tutaj ostro wchodzi w zawodników, ale piłka jest do Werdaski. Będzie za chwilę dalekie podanie w pole karne Jagiellonii. Myślę, że po tej akcji może się mecz skończyć, ale nie. Rozgrywają tę piłkę długo. Wrocławianie tak jakby wiedzieli, że ten mecz jeszcze trochę potrwa. Jagiellonia głęboko cofnięta. Jest piłka przed polem karnym. A tutaj jest Żuchowski. Żuchowski rozgrywa piłkę w prawą stronę do Petra Schwarza. Schwarz do Yeboaha, aby nie wpuścić go w pole karne. Przy nim Skrzypczak, a Yeboah się obraca do linii końcowej, na lewą nogę. To chyba słabsza noga Gańczyka, ale on drybluje. Czysto, piłka w polu karnym. Oj, tam się dzieje piłka w polu karnym i sędzia pokazuje, że nie ma faulu, że nie będzie faulu na Yeboahu. Leży dwóch graczy w polu karnym w drużynie Jagiellonii. Jeden obrońca i jeden napastnik Śląska Wrocław, ale tym napastnikiem okazuje się prawo obrońca drużyny z Wrocławia, Łukasz Bejger. Już 6 minuta meczu też za nami i teraz czekamy na decyzję sędziego, czy nie ma rzutu karnego dla Śląska Wrocław. Tak jest. I nasłuch jest prowadzony. To jest już po czasie doliczonym, już po 6 minutach czasu doliczonego. I sędzia pokazuje, że jest koniec meczu. Uff, zremisowaliśmy ze Śląskiem Wrocław, szanowni państwo. Halo Studio.